Państwu Prusiewicz. Jestem prezeską Fundacji Rodzic Porówki. Mam dzisiaj przyjemność prowadzić panel dotyczący świadomej zgody na zabieg medyczny. Mam nadzieję, że jeszcze część osób dojdzie, bo z tego co wiem, to dość szybko się ten panel zapełnił i nawet pisano do mnie z prośbą o to, czy mogą być dodatkowe osoby. Byłyby nawet gotowe stać. Więc trochę szkoda by było, żeby te miejsca się zmarnowały. Mam nadzieję, że będzie i ciekawa dyskusja i że będziemy mieli taką przestrzeń na to, żeby sobie porozmawiać. I tutaj jest taka gorąca sugestia od Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby nasze spotkanie skończyło się jakimiś postulatami. Mam nadzieję, że uda nam się do jakichś ciekawych postulatów dojść i przekazać je Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Bardzo gorąco dziękuję Państwu za obecność i moim panelistom, za to, że przyjęli zaproszenie na ten panel. Chciałam przekazać słowo Pani Profesor Karkowskiej, której nie ma z nami, a miała być. I bardzo przepraszam, ale w drodze na panel wydarzyło się po prostu coś bardzo nieprzyjemnego w jej życiu, w związku z tym nie mogła być obecna. I tutaj tryb awaryjny nam się natychmiast uruchomił, więc część obowiązków Pani Profesor tutaj przejmie Pani z Biura Rzecznika Praw Pacjenta, więc mam nadzieję, że to nie wpłynie na dzisiejszy panel z takiej strony merytorycznej. Mamy 2 godziny bez przerwy, w związku z tym mam nadzieję, że damy radę. W tej sali jest nas trochę mniej i ta duszność nam tutaj nie będzie dużą przeszkodą. Postaram się tutaj organizować i dbać o to, żeby była przestrzeń na pytania i mam taką ogromną prośbę. Tutaj są karteczki, zaraz przekażę Pani je. Jeśli pojawią się pytania do naszych panelistów, albo to bardzo proszę o zapisywanie. Mam prośbę o pytanie wyraźnie, żebyśmy mogli je później odczytać. Dzień dobry. I żeby była taka możliwość, jeśli ktoś potrzebuje karteczkę, to ona jest tutaj, przekazuję Pani. Proszę. Cóż jeszcze mam organizacyjnego? I tylko prosiłabym, o, jak będą Państwo zadawali pytania, czy pisali pytania, żeby Państwo się przedstawili, zmieniali nazwiska, bądź też podali organizację, jeśli Państwo są z jakiejś organizacji. To tyle chyba tytułem wstępu, takich organizacyjnych informacji. Jeszcze chwilę zapytamy o wygodę wszystkich, żeby nam się tutaj dobrze rozmawiało. Bardzo dziękuję. Jest z nami, tutaj pozwolę sobie zacząć od lewej strony, jest z nami Pani Olga Koziel, która jest prawniczką, jest przedstawicielką Biura Rzecznika Praw Pacjenta, którym zajmuje się prawem medycznym, jest ekspertką w tym zakresie. Bardzo dziękuję i witam Pana Filipa Dąbrowskiego, który jest lekarzem ginekologiem. I tutaj przed panelem dużo dyskutowaliśmy o sprawie rezydentów, bo jest bardzo zaangażowany w ten temat. Trzymamy kciuki za to, żeby Wasze działania przyniosły zamierzony efekt, tak żeby pacjenci mogli spokojnie się leczyć. Pan jest też wykładowcą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i jest z nami też Iwona Adamska-Sala. Tutaj jest jakby drugie ramię Fundacji Rodzic po ludzku. Iwona jest od lat zaangażowana w monitoringi opieki okołoporodowej i myślę, że ta opieka okołoporodowa z racji tego, że moja organizacja się tym zajmuje od 21 lat, będzie takim tematem pewnie dominującym, aczkolwiek oczywiście możemy rozmawiać też i te pytania mogą być jakby z innych obszarów. O tyle jest to taki specyficzny moment w życiu człowieka, że bardzo często decydujemy o jednej tylko dwóch osobach, więc myślę, że tutaj ta specyfika opieki okołoporodowej też będzie wpływała na taką merytoryczność tej dyskusji. To tyle, ja pozwolę sobie już usiąść. Mam nadzieję, że nie mamy mikrofonów, ale mam wrażenie, że jestem słyszalna. Tak? Dobrze. To teraz taką pierwszą część dzisiejszej
tego panelu chciałabym poświęcić temu, żebyśmy przyjrzeli się i spróbowali sobie określić tą bazę, czyli jak należy rozumieć tą świadomą zgodę pacjenta, co ona zawiera, jakie są elementy i przesłanki do tego, żeby ta zgoda była rzeczywiście prawidłowo odebrana. I trochę opowiemy z perspektywy też fundacji, jak my widzimy na przestrzeni lat, jak zmienia się i świadomość u kobiet, ale też jak wygląda przestrzeganie tego prawa pacjenta na podstawie raportów i monitoringu Fundacji Rodzić po Ludzku, czyli tutaj skupimy się na opiece okołoporodowej. Poproszę o zabranie głosu pierwszej panelistki. Ja tutaj będę pokazywała karteczki, tak żeby nasz panel skończył się o czasie, żeby Państwo mogli swobodnie przejść na kolejne interesujące panele, więc proszę się nie dewołać, ja tutaj będę co jakiś czas szmerać, żeby paneliści zwrócili na mnie uwagę i żeby ta dyscyplina czasowa była zachowana. Witam Państwa bardzo serdecznie, jest mi niezmiernie miło, że mogę się tutaj z Państwem spotkać. Oczywiście nie roszczę sobie absolutnie uprawnień ani tego, żeby godnie zastępować Panią Profesor, bo nie posiadam ani takiego autorytetu, ani tak rozległej wiedzy, natomiast mam nadzieję, że zakres mojej wiedzy i moich informacji, które będę w stanie Państwu przekazać, w jakiś sposób wyczerpie Państwa oczekiwania i będziecie Państwo usatysfakcjonowani przynajmniej tą merytoryczną częścią naszego spotkania. Proszę Państwa, w trzech słowach o Rzeczniku Praw Pacjenta. To jest taki urząd, który zajmuje się ochroną praw pacjenta. Powstały na podstawie ustawy z 2009 roku. Generalnie zakresem działań Rzecznika nie są tylko postępowania wyjaśniające, ale szereg działań podejmowanych w celu analizy systemu ochrony zdrowia, informacji wpływających do nas zarówno od podmiotów leczniczych, jak również od pacjentów. Czasami informacji wpływających w oparciu o współpracę na przykład z fundacją bądź z innymi organizacjami pozarządowymi, również na podstawie współpracy z organizacjami na przykład samorządów lekarskich, samorządów pielęgniarskich czy innych samorządów zawodowych. W ramach prowadzonych działań Rzecznik Praw Pacjenta przygotowuje analizy systemu, przygotowuje pewne zmiany, które w ocenie Rzecznika powinny zostać wprowadzone w systemie. Czasami te zmiany dotyczą doprecyzowania przepisu, czasami stworzenia przepisu, czasami jakby całkowitej zmiany regulacji, która obowiązuje. Ustawa o prawach pacjenta to jest pierwszy akt prawny, który w tak kompleksowy sposób reguluje prawa pacjenta, zbiera je tak naprawdę w jeden katalog dostępny w jednym miejscu i powiedzmy na tyle, na ile jest to możliwe, określa, na czym te prawa pacjenta mogą polegać, na czym polega ich przestrzeganie i w jakim zakresie pacjent może z nich skorzystać. Do najważniejszych praw pacjenta wymienionych w tej ustawie, określonych tą ustawą, jest prawo do świadczeń zdrowotnych, prawo do informacji o stanie zdrowia, prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych, do tajemnicy informacji, prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego, do poszanowania intymności i godności, do dokumentacji medycznej, do poszanowania życia prywatnego, do opieki duszpasterskiej i do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. W ramach dzisiejszego panelu omówię z Państwem w zasadzie dwa prawa, czyli prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego i prawo do informacji. Proszę Państwa, prawo do wyrażenia zgody zostało określone w artykule 16. To jest ogólna dyspozycja mówiąca o tym, że każdy pacjent, każda osoba, wobec której jest udzielane świadczenie zdrowotne, ma prawo podjąć decyzję odnośnie tego, czy życzy sobie udzielenia tego świadczenia, czy nie. Ma prawo podjąć decyzję odnośnie tego, w jaki sposób to świadczenie powinno być udzielane. Ma prawo odmówić takiej zgody bez względu na konsekwencje, jakie mogą się z tym wiązać. Warunkami udzielenia, proszę Państwa, zgody jest to, żeby ta osoba była zdolna do udzielenia takiej zgody. Nie jest jakby bezdyskusyjnym pozostaje fakt, że każda osoba pełnoletnia ma prawo do udzielenia takiej zgody. Natomiast ustawodawca wprowadził również kategorię osób, które ukończyły 16 lat. I również w tym przypadku, przed ukończeniem 18 roku życia, osoba de facto niepełnoletnia ma prawo współdecydowania o tym, jakie świadczenia zdrowotne będą udzielane. Na czym polega to współdecydowanie? Ano na tym, że tak naprawdę w sytuacji pacjenta 16-letniego i wyżej personel medyczny ma obowiązek uzyskania podwójnej zgody. Zgody przedstawiciela ustawowego tego małoletniego i zgody tego małoletniego. W sytuacji, w której dochodzi do sprzecznych oświadczeń woli,
jest konieczne rozstrzygnięcie tej wątpliwości w zasadzie przez sąd opiekuńczy. Lekarz nie ma jakby prawa podjąć samodzielnie decyzji, która ze zgód jest ważniejsza, czy dziecka, czy osoby dorosłej. Tą kwestię może rozstrzygnąć jedynie sąd opiekuńczy w tym momencie. I proszę Państwa, przechodzimy jakby do sedna naszego spotkania, mianowicie kwestie związane ze świadomą zgodą. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego, to są jakby uprawnienia przedstawiciela ustawowego pacjenta małoletniego i osoby ubezwłasnowolnionej, ale w sytuacji, w której, tak jak mówię, osoba jest poniżej 16 roku życia, to uprawnienie jakby przedstawiciela ustawowego jest realizowane w pełni. Natomiast w przypadku, w której jest to osoba, która ukończyła 16 lat, ale również osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychiczny lub upośledzony, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu, to jest tak napisane, co do udzielenia świadczenia zdrowotnego pomimo zgody przedstawiciela ustawowego. To jest to, o czym Państwu mówiłam, czyli podwójna zgoda jest w tym momencie warunkiem koniecznym do tego, żeby taki zabieg, takie świadczenie mogło zostać udzielone. W przypadku zabiegów operacyjnych lub innych metod diagnostycznych i leczniczych, które stwarzają podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgoda, o której mowa, jest wyrażona w sposób pisemny. Tutaj jest konieczność odnotowania pisemne, że taka zgoda została udzielona. I teraz, proszę Państwa, to jest to, o czym mówiłam wcześniej, czyli omawianie prawa do podjęcia świadomej zgody, do udzielenia świadomej zgody na zabieg medyczny jest nieodłącznie związane z prawem pacjenta do informacji. Dlatego, że podstawą podjęcia takiej decyzji, wyrażenia zgody, musi być komplet informacji, jakim dysponuje pacjent odnośnie tego, co będzie tak naprawdę wobec pacjenta wykonywane. Pacjent, który wyraża zgodę na zabieg leczniczy, musi mieć informację o tym, co będzie wykonywane, jaki jest zakres tych czynności medycznych, diagnostycznych, które muszą bądź powinny być wobec niego wykonane. Musi mieć informację o tym, czy są alternatywne metody, z których ewentualnie mógłby skorzystać. I musi mieć również świadomość konsekwencji, jakie na przyszłość ta decyzja będzie u niego wywoływała. Jest to, proszę Państwa, o tyle istotne, że w przypadku, tak jak tutaj pokazałam na poprzednim slajdzie, osoby ubezwłasnowolnione, pacjent chory psychicznie, upośledzony, nie zawsze się to wiąże, proszę Państwa, z pełną świadomością tego, co się wokół człowieka dzieje. Nie zawsze człowiek dysponujący tego typu dolegliwościami, tak to nazwijmy ogólnie, będzie w stanie świadomie przyjąć informacje, które przez lekarza są przekazywane. W związku z czym osoba, która nawet nie będąc ubezwłasnowolniona, ale będąc chora psychicznie, będzie się znajdowała w stanie, w której przekazanie jej tych informacji jest niemożliwe, lekarz nie będzie miał możliwości odebrania zgody, mimo że ta osoba będzie się na zabieg zgadzała. Dlatego, że ona nie będzie w stanie świadomością swoją objąć pełnego spektrum informacji, jakie lekarz ma obowiązek w tym momencie jej przekazać. Przyjęcie przez lekarza w takiej sytuacji zgody od takiego pacjenta będzie powodowało nieważność tej zgody. Dlatego, że ta osoba może się znajdować na przykład w stanie błędu co do okoliczności, na jakie tak naprawdę wyraża zgodę. Może nie objąć swoją świadomością konsekwencji tego, z czym wyrażenie zgody będzie się wiązało. Ja lekarzem nie jestem, więc nie będę się tutaj absolutnie w kwestiach medycznych wykazywać jakąś szczególną wiedzą. Jeśli się pomylę, bardzo proszę o poprawę. Natomiast proszę sobie wyobrazić sytuację, w której pacjent ma mieć przeprowadzoną operację związaną na przykład z jakiegoś rodzaju rakiem jelita. Konsekwencją tej operacji może być na przykład wyłonienie stomii. Pacjent, żeby podjąć świadomie taką decyzję, musi mieć pełną informację odnośnie tego, czym się ta operacja skończy. Czyli, że może nastąpić wyłonienie stomii, że to się będzie wiązało z dalszymi konsekwencjami zdrowotnymi, chociażby w zakresie higieny, chociażby w zakresie leczenia, chociażby w zakresie innych powikłań zdrowotnych, które wskutek tego zabiegu mogą powstać bądź powstaną. W związku z powyższym pacjent, który nie ma świadomości przekazywanych mu informacji, nie będzie w stanie skutecznie udzielić zgody lekarzowi na tego typu zabieg.
Jakie jest rozwiązanie tej sytuacji? Ustawodawca przewidział możliwość podjęcia działań przez lekarza niejako w trzech płaszczyznach. Pierwszą płaszczyzną jest sytuacja, w której lekarz podejmuje decyzję o udzieleniu, wykonaniu takiego zabiegu w sytuacji, kiedy nie ma możliwości uzyskania zgody sądu opiekuńczego. To są wszystkie stany nagłe, bardzo pilne, w których nie udzielenie tego świadczenia, czy udzielenie go w późniejszym terminie doprowadzi do daleko idących konsekwencji zdrowotnych. Może doprowadzić do śmierci, ale może również w sposób drastyczny pogorszyć rokowania zdrowotne na przyszłość pacjenta. Wtedy jak najbardziej lekarz jest uprawniony do tego, żeby nawet bez zgody pacjenta takie działania podjąć. Ale jeśli jest czas na uzyskanie postanowienia sądowego w tym zakresie, to nie ma możliwości, żeby lekarz od tego odstąpił. W sytuacji, w której jest konieczność wykonania takiego zabiegu, obowiązkiem lekarza jest uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na to, żeby w imieniu pacjenta, de facto zgody zastępczej wydawanej w imieniu pacjenta, żeby takie świadczenie, taki zabieg mógł zostać wykonywany. Proszę Państwa, pozwolę sobie wrócić tutaj do prawa do informacji. Prawo do informacji, tak jak mówiłam, jest bardzo ważne w kontekście udzielenia świadomej zgody. Żeby można było mówić o udzieleniu świadomej zgody, tak jak już wcześniej wspomniałam, pacjent musi mieć informacje o rozpoznaniu proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych. Co to oznacza? Oznacza to, proszę Państwa, że prawo pacjenta do informacji nie jest prawem bezwzględnym. To nie jest tak, że lekarz jest zobowiązany do udzielania informacji o absolutnie wszystkim, bo w sposób obiektywny jest to niemożliwe do zrealizowania. Przepraszam. W sytuacji, w której pojawia się pacjent w oddziale, bądź w przychodni, bądź w innym podmiocie udzielających świadczeń zdrowotnych, obowiązkiem lekarza jest powiadomienie o takich, przekazanie takich informacji, przepraszam, które na dzień udzielania świadczenia są dostępne. Czyli w momencie, w którym pacjent zgłasza się do lekarza, to takie informacje i taką wiedzę ma obowiązek przekazać lekarz. To zawsze będzie oceniane w momencie udzielania świadczenia, a nie na przykład miesiąc, dwa, parę lat później, w momencie, w którym na przykład pacjent złoży jakieś zastrzeżenia. I to też nie jest, proszę Państwa, tak, że możliwe metody diagnostyczne dotyczą absolutnie wszystkich istniejących na świecie. Dlatego, że nie ma takiej możliwości, bardzo proszę, nie ma takiej możliwości, żeby o absolutnie wszystkich metodach diagnostycznych każdy człowiek na ziemi wiedział, każdy lekarz. W związku z powyższym uznaje się, przyjmuje się, że wyczerpanie informacji o możliwych metodach diagnostycznych to jest udzielenie takich informacji, które na podstawie pewnych zasad przyjmowanych przez towarzystwa medyczne, pewnych zaleceń, pewnych standardów medycznych są możliwe do określenia w danym miejscu, w danym czasie, w danej chwili, w której lekarz udziela świadczeń zdrowotnych. Chciałabym jeszcze zwrócić Państwu uwagę na dające się przewidzieć następstwa zastosowania bądź zaniechania metod diagnostycznych, czynności diagnostyczno-medycznych wykonywanych zabiegów. To też nie jest, proszę Państwa, tak, że pacjent jest informowany o absolutnie wszystkich możliwych powikłaniach, możliwych dolegliwościach, czy możliwych wystąpieniach konsekwencji, czy możliwych konsekwencjach, które po danym zabiegu mogą wystąpić. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. Każdy organizm, każdy człowiek na zastosowane leczenie będzie reagował inaczej. W związku z powyższym lekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji o następstwach w takim zakresie, jaki jest w stanie przewidzieć w stosunku do konkretnego pacjenta z konkretnym rozpoznaniem i z konkretnym jakby systemem zdrowotnym, z jakim ten pacjent się zgłasza. Będzie to troszeczkę inaczej wyglądało w przypadku na przykład pacjentów kardiologicznych, ten zakres informacji, w przypadku na przykład zastosowania znieczulenia. Inne powikłania mogą wystąpić w przypadku pacjentów kardiologicznych, inne w przypadku pacjentów, którzy cierpią na dolegliwości schorzenia neurologiczne, jeszcze inne konsekwencje mogą wystąpić na przykład w przypadku pacjentów, którzy zgłoszą się na zabiegi chirurgiczne związane z szeroko pojętą ortopedią. Dlatego obowiązkiem lekarza jest jakby na podstawie oceny całokształtu stanu zdrowia pacjenta
określić taki zespół informacji, który w tym konkretnym przypadku jest możliwy do przekazania i jest możliwy do przewidzenia, że u danego pacjenta wystąpi. Dopiero posiadając taki zestaw informacji, pacjent jest w stanie podjąć świadomą zgodę. Ja Państwu tutaj jeszcze zwrócę uwagę na rodzaje zgód, jakie w tej chwili funkcjonują. Rodzaje zgód tak naprawdę można je zakwalifikować w zasadzie do dwóch kategorii. Zgody pisemne i zgody ustne. Każda z tych kategorii może się podzielić na zgody, na przykład tak zwane dorozumiane. Jest to pewna szczególna kategoria zgody, która w zasadzie jest odbierana nieświadomie przez pacjenta. Polega to na sytuacji, w której Państwo zgłaszacie się do lekarza na przykład podstawowej opieki zdrowotnej i sam fakt wejścia do gabinetu powoduje, że w ocenie lekarza wyrażacie Państwo zgodę na to, że te świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej są Państwu udzielane. Od pewnego czasu, i jest to w mojej ocenie dość dobra praktyka, funkcjonują formularze zgody. Formularze zgody są to pisemne zestawienie informacji, o których wcześniej mówiłam, które może zostać przekazane pacjentowi przed zabiegiem i daje mu to możliwość zapoznania się ze wszystkimi tymi informacjami, które są niezbędne, żeby zgodę świadomą wyrazić, a jednocześnie zabezpiecza lekarza przed sytuacją, w której niechcący, przez nieuwagę, przez brak czasu mógłby pominąć i jednocześnie daje pacjentowi szansę na to, żeby w pewnym zakresie ustalić pytania, które w związku z tym zabiegiem mogłyby zostać lekarzowi zadane. Jest jeszcze, proszę Państwa, szereg zgód związanych z leczeniem małoletnich, o którym mówiłam, natomiast nie sądzę, żebyśmy mieli czas na to, żeby dzielić na opiekuna faktycznego, prawnego i uprawnienie, które zgody w jakim zakresie w tym momencie mogą być odbierane. Jeżeli będzie taka możliwość, pod koniec zostanie troszeczkę czasu, to ja sobie pozwolę wrócić do tego tematu. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, że niezwykle istotne jest odebranie skutecznej, świadomej zgody od pacjenta, dlatego że brak skutecznej zgody, oprócz konsekwencji związanych z postępowaniem prowadzonym przez rzecznika, bo takie postępowanie również może być prowadzone, wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami, chociażby karnymi, dlatego że dokonanie czynności bez świadomej zgody pacjenta tak naprawdę stanowi przestępstwo, tylko że stanowi naruszenie czynności ciała, może stanowić pogorszenie stanu zdrowia i to może być klasyfikowane w kategoriach przestępstwa, za które grożą już konkretne sankcje karne. Nie wspominając już oczywiście o pewnej odpowiedzialności cywilnej, którą na pewno lekarz bądź też podmiot z tego tytułu będą mogli ponosić. W tym sensie dziękuję. Zapraszam tutaj do nas i ja poproszę teraz o zabranie głosu Iwonę Adamską-Salę, żeby przedstawiła nam na przykładzie opieki okołoporodowej, jak wygląda realizacja tego prawa w praktyce, jak pacjenci widzą, czy wobec nich została odebrana świadoma zgoda, żebyśmy zobaczyli, jakby z jakim problemem mamy albo nie mamy do czynienia i być może jak to się zmieniało na przestrzeni ostatnich lat. Już punktem wyjścia będzie ostatnia akcja w Policzku z 2006 roku, żeby pokazać, jak to się zmieniało. W 2004 roku kobiety, które brały udział w akcji, oceniły, że aż 26% z nich było poinformowanych. Rok później to było już 32%, więc... Tylko 26%. Widziałam aż. Tak, tylko 26%. Także powoli to się zmieniało na przestrzeni lat. Miałam przyjemność przeprowadzić audyt społeczny, monitoring wszystkich porodówek w Małopolsce na przełomie 2015 i 2016 roku. Wszystkie porodówki, 28 oddziałów zostało przebadanych. W badaniu wzięło udział ponad 3600 kobiet. Badanie było przeprowadzone na oddziałach, ale też przez internet. Ankiety były zbierane.
Podzieliliśmy wyniki badania, badaliśmy na różne kategorie. Chcieliśmy zbadać zarówno informowanie kobiet, czyli informowanie o przebiegu porodu, o przystępnych metodach łagodzenia bólu, o stanie zdrowia matki dziecka, o przeprowadzonych interwencjach. Drugą kategorią było decydowanie, czyli to, w jaki sposób kobieta miała wpływ na przebieg porodu, czy był respektowany jej plan porodu, czy był omówiony, czy miała możliwość przyjmowania dogodnych pozycji. Trzecią kategorią była naturalność porodu, naturalność versus medykalizacja, życzliwość, szacunek oraz warunki. Skoncentruję się na tych dwóch pierwszych, ponieważ one są tutaj przedmiotem dzisiejszego panelu. Jak wyglądały wyniki? Badaliśmy, że jeżeli chodzi o informowanie, to 63% można przyjąć, że w 63% kobiety były poinformowane o tym, co się dzieje, o stanie zdrowia, o przebiegu, o planowanych zabiegach, o tym, jakie leki są podawane. A jeżeli chodzi o podmiotowość, to połowa kobiet była potraktowana podmiotowo, tak naprawdę. Pozwalano im decydować o przebiegu porodu, a w połowie sytuacji nie miały takiej możliwości. Nie był omówiony z nimi plan porodu, nie był respektowany. Jeżeli chodzi o na przykład interwencje medyczne, oksytocyna została podana 10% kobiet bez ich zgody. Wendlon 8,5% kobiet również bez ich zgody został założony. Przebicie pęcherza połowowego to było 9%. Masaż szyjki macicy, niezwykle bolesny zabieg, który bardzo często jest praktykowany w kategoriach już przemocy. Aż 5% kobiet bez zgody został dokonany ten zabieg. Nacięcie krocza, 16% kobiet miało nacięte krocza bez zgody. Jeżeli chodzi o plan porodu, 34% kobiet, które miały plan porodu, czyli co trzecia kobieta, nie został on omówiony z kobietami, a połowa tych, które przyszły do porodu, znalazły się na izbie przyjęć, w ogóle nie omówiono z nimi preferencji związanych z porodem. KTG, aż 10% kobiet, które miały w sposób ciągły albo bardzo częsty, były podłączone do KTG, nie wyjaśniono im powodów, dlaczego są podłączone. Jeżeli chodzi o znieczulenie zewnątrzoponowe, 15% kobiet, pomimo tego, że chciały znieczulenie, nie otrzymały tego znieczulenia. A jeżeli chodzi o informowanie, o metodach łagodzenia bólu, co czwarta kobieta nie była poinformowana o żadnej metodzie łagodzenia bólu. Wiemy, jak dużym problemem jest brak anestezjologów, szczególnie w szpitalach w pierwszym stopniu referencyjności i o tym, że pomimo tego, że znieczulenie zewnątrzoponowe jest dostępne, jest bezpłatne od 2015 roku, kobiety nie płacą za to, ponieważ jest proponowane przez NFZ. Niestety inne metody łagodzenia bólu wielu kobietom nie są proponowane, zarówno farmakologiczne, jak i niefarmakologiczne. Nie mówimy, mówiąc znieczulenie, tylko o znieczuleniu zewnątrzoponowym. Mamy cały wachlarz możliwości wsparcia kobiety w łagodzeniu bólu podczas porodu. O przebiegu porodu 8,5% kobiet stwierdziło, że w sposób niewystarczający była poinformowana, a 4% stwierdziło, że w ogóle nie było informowane w trakcie porodu, co się z nim dzieje, jakim interwencjom są poddawane, jakie leki są im podawane. O stanie zdrowia w trakcie porodu aż 15% kobiet nie było informowane. 10% kobiet, które były przygotowywane do cięcia cesarskiego, nie było poinformowane, jak będzie wyglądała operacja, co się będzie działo, ani o konsekwencjach tej operacji. Równolegle było przeprowadzone badanie Najwyższej Izby Kontroli w podobnej liczbie szpitali w całej Polsce. I jeżeli chodzi o wyniki Najwyższej Izby Kontroli, to jest aż 35% kobiet stwierdziło, że niewystarczający sposób był informowany o stanie zdrowia, w przebiegu porodu aż 47%. Właściwie to druga kobieta miała poczucie, że nie wie, co się z nim dzieje, nie wie o tym, co będzie, za chwilę może się stać. O pisemną zgodę na nacięcie krocza nie zostało zapytane połowa kobiet.
po pisemną zgodę na cięcie cesarskie aż 62% kobiet nie została wypytana, a o znieczulenie zewnątrzpłodowe 64% kobiet. O obecność innych osób niż osoby bliskie na sali, niż personel medyczny zostało zapytane aż 70% kobiet. O stanie zdrowia nie było informowane 40% kobiet, a o stanie zdrowia dziecka już po porodzie aż 14% kobiet nie była poinformowana. Także to przybliżając najbardziej tutaj taką takim bardzo niepokojącym, że akurat w przypadku tego badania, to na cięcie szeroka, które mamy bardzo wysoki odsetek, bo aż połowa kobiet w Polsce, które mają powód fizjologiczny, naturalny, fizjologiczny się łączy się z przyrodem, ma na cięcie szerocza, 57% nie było dane o zgodę. To zastosowana została ta interwencja bez jej zgody. Część w ogóle nie dostała również informacji po samym porodzie, po zabiegu, dlaczego w ogóle zastosowano cięcie krocza. Wiemy, że WHO rekomenduje w granicach 10-15% nacięć krocza i w wielu krajach Unii Europejskiej te wskaźniki są osiągane, w Polsce jest 50%. I wcale to nie jest powiedzmy wyjaśnione, dlaczego ta interwencja jest stosowana. Jest również interwencja, która jest nierekomendowana. Jest to tak zwany kwet Kristallera, czyli naciśnięcie na brzuch kobiety. Kobiety, które tego doświadczyły albo miały poczucie, że tego doświadczają, czyli uciskami łokciem albo całym ciałem na brzuch, w przypadku których zastosowano ten kwet, aż 87% kobiet nie zostało im wyjaśnione, dlaczego jest to wykonane w trakcie porodu. Także to są wyniki badań z ostatnich lat, które dotyczą tego, jak jest respektowane, przestrzegane prawo do świadomej zgody albo do informacji, z której będzie wynikała świadoma zgoda, jeżeli chodzi o oddziały położnicze w Polsce. Fundacja przeprowadziła badanie w 400 szpitali. Nie jesteśmy w stanie na ten moment ocenić, jak to jest realizowane, dlatego przygotowujemy się do dużego badania. On rozpoczął się w styczniu. Będzie to stały monitoring opieki okołoporodowej poprzez ankietę online, która będzie przeprowadzona z udziału kobiet w Polsce, żeby właśnie zbadać, jak wygląda zarówno informowanie, decydowanie kobiet, medykalizacja oraz szereg różnych czynników. Także będziemy mieli większą świadomość tego, jak to wygląda i będziemy stale monitorować i interweniować w przypadku tego miejsca, w którym to prawo szczególnie jest nierespektowane. Bardzo dziękuję. I kiedy słyszę te wskaźniki dotyczące pytania o zgodę, czy zabiegi wykonywane w ogóle bez zgody, no to oczywiście jestem tym niezwykle oburzona. Nie wiem, jak wygląda sytuacja w innych obszarach, zajmuję się monitorowaniem opieki okołoporodowej, ale myślę, że jakby tutaj położnictwo nie jest jakoś wyjątkowe i pewnie te wskaźniki są, myślę, że mogą być podobne. Natomiast jeśli patrzymy, bo przyglądałyśmy się, przygotowując do tego panelu, jak wyglądała sytuacja 2004 roku i kiedy przeanalizowałyśmy właśnie różne kryteria związane z pytaniem o zgodę czy z prawem do informacji. No i zaczynamy, gdzie ten punkt wyjściowy był 26%, to możemy powiedzieć 2017. Jak dochodzimy do połowy, czy w niektórych miejscach 60%, no w procentach, to możemy powiedzieć, widzimy tą zmianę, prawda? Że jakby jest zdecydowanie poprawiła się kwestia, myślę, i świadomości wśród pacjentów i wśród personelu, ale to oznacza, że znaczne, że te 40%, a w niektórych miejscach 50 kobiet doświadcza zabiegu bez ich zgody. I takim zabiegiem, na którym my się bardzo mocno skupiamy, to jest kwestia nacięcia krocza. To jest bardzo intymny zabieg, wpływający nasze życie intymne. No i wydaje się, że widzimy tą poprawę, ale ciągle ten odsetek jest bardzo wysoki. Za chwilę poproszę też Państwa o pytania, natomiast chciałabym jeszcze poprosić tutaj naszych panelistów o odpowiedź, dlatego że powiedziała Pani o takim, poruszała Pani taką kwestię dotyczącą świadomej zgody, że osoba powinna być zdolna do udzielenia zgody. I opieka okołoporodowa tym się charakteryzuje, że poród jest bardzo dynamicznym procesem, wiele się dzieje.
od kobieta odczuwa skurcze porodowe, bardzo często ona je doświadcza je w sposób bardzo silny, bardzo mocny i bolesny. W związku z tym możemy się tutaj zastanawiać, no właściwie czy ta zgoda, która ona udziela w trakcie porodu, czy ona jakby, czy rzeczywiście ona jest w tym momencie prawidłowo odbierana. A wiemy, że na przestrzeni ostatnich lat skargi dotyczące opieki okołoporodowej lawinowo wzrastają, prawda? Kobiety mają poczucie, że ta opieka nie została przeprowadzona w sposób taki, jakby one oczekiwały. I tutaj do nas, do fundacji, bardzo dużo jest przepływa takich skarg, które mówią właśnie o tym poziomie komunikacyjnym, prawda? Tej informacji dotyczącej tego, co się dzieje. W związku z tym ja tutaj chciałabym, żebyśmy się przyjrzeli, spróbowali znaleźć rozwiązanie, jakie Państwo mają rekomendacje w związku z tą sytuacją, czyli kobieta rodząca, jej prawo do informacji, jej prawo do zgody bądź odmowy. Jak można spróbować znaleźć rozwiązania systemowe, które spowodują, że kobiety będą miały poczucie, że zostały poinformowane i że ta zgoda jakby została odebrana w sposób należyty. Poproszę o zabranie głosu. Może pana Filipa na początek, bo tutaj się już wypowiedziałam w tej systemie. Dziękuję bardzo, pani prezes. Proszę państwa, mi się wydaje, że to bardzo dobrze, że coraz więcej o tym mówimy. Tutaj pani mecenas przedstawiła stan prawny, sytuację idealną, w której byśmy się chcieli wszyscy znajdować. Bo niewątpliwie żadnemu lekarzowi nie zależy na zadawaniu bólu pacjentowi, żadnemu lekarzowi nie zależy na tym, żeby komuś wykonać procedurę bez jego zgody. Ale nawiązując też do państwa raportu, musimy pamiętać, że to, co mamy opisane w prawie, to, co mamy opisane też w naszych zasadach etycznych, to, co byśmy chcieli zrobić, nie zawsze jest możliwe do zrealizowania. Nie tylko w położnictwie, gdzie jest bardzo dużo sytuacji nagłych, ale także w sytuacjach wypadków, izby przyjęć pacjenta nieprzytomnego. I jako lekarze musimy zawsze mieć na względzie największe dobro pacjenta. Bardzo dobrym pytaniem, pani prezes, jest to, co możemy zrobić, aby tą sytuację poprawić. Przede wszystkim trzeba się zastanowić, kiedy ta informacja musi być udzielona. Bo dobrze wiemy, że zgoda musi być wyrażona przed zabiegiem. Pacjent nie może, czy pacjentem, to jest doskonały przykład. Pacjentka, która jest na początku ciąży, nie może w tym momencie podpisać zgody na cięcie cesarskie, na znieczulenie porodu, bo to jest zgoda absolutnie nieważna. Zgoda musi być udzielana przed zabiegiem, a w sytuacji stanu nagłego jest to czasami bardzo trudne. Powiedziała pani bardzo słusznie, że pacjentka rodząca może mieć ograniczoną nieco postrzeganie sytuacji, może być w bólu, więc wzięcie takiej świadomej zgody może być bardzo trudne. Te dane, które pani przedstawiła w waszej fundacji, gdzie około 10-15% pacjentek mówi, że nie było informowanych o różnych rzeczach, bo musimy też pamiętać, że wszelkie takie badania ankietowe są obarczone pewnym błędem i czasami pacjenci mówią, inaczej postrzegają tą sytuację, niż ona w rzeczywistości się działa. Nie są aż tak dramatyczne. Dramatyczne są te dane, które pani cytowała przez nich. Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie uwierzyć, że 60% pacjentek nie podpisało zgody na operację, jaką jest cięcie cesarskie. Bardzo możliwe, że w sytuacji nagłej i ogromnego stresu, bo ten stres mamy zarówno my, jak i pacjentka o siebie, o dziecko, że nie wszystko zostało jej wytłumaczone. Natomiast czasami, kiedy musimy działać w stanach bardzo nagłych, musimy działać bez podpisania tej świadomej zgody, jedynie po zgodzie ustnej, a taka zgoda na operację jest potem następczo podpisywana przez pacjenta. Nie jest to idealna sytuacja, ale w stanie zagrożenia życia nie możemy tracić nawet tej minuty na tłumaczenie. Rozwiązanie wielu tych problemów wydaje mi się przesunięcie tej części edukacyjnej rozmowy z pacjentem, zarówno z pacjentką w ciąży, jak i z pacjentem, który się szykuje do operacji chirurgicznej. Wtedy, kiedy mamy więcej czasu, kiedy możemy pacjentowi dokładnie wyjaśnić następstwa, chociażby wyłonienia stomii, prawda? Ale także innych komplikacji. Obecnie medycyna się bardzo rozwija, chcemy pacjentów leczyć mało inwazyjnie, wykonywać operacje laparoskopowe.
ale czasami właśnie z przyczyn medycznych musimy jednak zrobić konwersję do operacji klasycznej. Nie jesteśmy w stanie pacjenta obudzić, który jest pod wpływem leków znieczulających i tłumaczyć, że właśnie w tym momencie wykrwawia się do brzucha i musimy mu ten brzuch otworzyć, bo pacjent po prostu umarł. Więc odpowiednio wzięta zgoda, odpowiednio skonstruowana zgoda wcześniej i edukacja pacjenta na początkowym etapie choroby czy w czasie ciąży byłaby idealna. W obecnym systemie publicznej ochrony zdrowia jest bardzo mało czasu na rozmowę z pacjentem. Jest bardzo mało lekarzy i bardzo mało środków, którymi możemy się posługiwać. W wielu gabinetach nie ma komputera, w którym moglibyśmy pacjentowi pokazać, czy nawet zwykłego albumu ze zdjęciami, gdzie moglibyśmy pokazać następstwa różnych zabiegów i komplikacji. Nie ma też czasu na taką rozmowę. Dzisiaj mamy 2 godziny, to już godzina prawie zleciała w niesłuchanie szybkim tempie, a zaledwie poruszyliśmy temat. Więc wydaje mi się, że takim rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie dedykowanej tego typu rozmowy z pacjentką w ciąży dotyczącej właśnie stanu przebiegu, czy planowanej operacji, czy możliwej operacji, możliwego zabiegu. Podobnie w przypadku pacjentów, którzy mają być poddawani zabiegowi z innej dziedziny, szczególnie pacjentów o ograniczonej możliwości percepcji, żeby takie spotkania odbyło się nie tylko z lekarzem, gdzie często my nie jesteśmy szkoleni odpowiednio do rozmowy z pacjentem na temat jego problemów. Czasami używamy zbyt trudnych słów, zbyt trudnych definicji. Być może obecność psychologa czy wsparcie psychologa w takich rozmowach pomagałoby nam w lepszym rozumieniu naszych pacjentów, w lepszym rozumieniu pacjentów naszych działań. I wreszcie na koniec może coś odrobinę kontrowersyjnego powiem, abyśmy też nie dali się zwariować po przypadku. Musimy pamiętać, że nie na wszystko jesteśmy w stanie wziąć pisemnej zgody. Kwestia założenia flonu chociażby jest tutaj taką bardzo kontrowersyjną sprawą. To nie jest duży zabieg medyczny, bo obciążony bardzo wielkimi możliwościami powikłania. Natomiast w sytuacji wystąpienia dużego zagrożenia, jeżeli chociażby pacjentka rodząca tego węflonu nie będzie miała założona, a będzie miała potężny krwotok, kiedy nie będzie miała wypełnionego łożyska naczyniowego, kiedy będzie traciła ponad litr krwi na minutę, my nie będziemy mieli czasu ani możliwości, żeby jej węflon założyć. Wtedy my nie możemy brać odpowiedzialności za tego pacjenta, za przebieg, bo my wiemy, co się może wydarzyć, prawda? Więc musimy z naszymi pacjentami rozmawiać, ale nie możemy też sprowadzić procedur medycznych do podpisywania książki formularzy. Wtedy nikogo nie wierzycie. Bardzo dziękuję. Ja sobie pozwolę tylko uzupełnić to, o czym mówiłam. Musi pani troszeczkę głośniej mówić, bo jest nas teraz więcej. Ja chciałam tylko uzupełnić to, o czym pan doktor powiedział, mianowicie ten obowiązek zgody pisemnej, on powoduje tak naprawdę, znaczy on jest zastrzeżony trochę dla celów dowodowych. Nieuzyskanie zgody pisemnej nie powoduje, że zgoda jest nieważna. Podmiot ma potem pewne problemy dowodowe, czy w celu wykazania tego, czy faktycznie taka została zgoda udzielona, czy nie. I chciałabym też zwrócić na jedną uwagę na jedną kwestię, mianowicie mówimy tutaj o stanie pacjentki. Chciałabym, żebyśmy też pamiętali o tym, że nie zawsze pamięć ludzka zachowuje przebieg wydarzeń takim, jakim on był. I zdarzają się, proszę Państwa, sytuacje, w której pacjentka była o czymś informowana, miała możliwość wyrażenia zgody, natomiast w tym stresie, w tym całym zamieszaniu, po podaniu leków, czasami leków znieczulających, czasami innych wynikających ze stanu zdrowia, obraz sytuacji, który zapisał się w pamięci, znacznie odbiega od tego, jaki był przebieg rzeczywisty. Ja się tutaj jak najbardziej zgadzam z panem doktorem, że potrzebne są rozmowy, potrzebne są konsultacje i potrzebny jest czas na to, żeby pacjentowi wszystko wyjaśnić i żeby móc omówić z nim wszelkie wątpliwości, które pacjent będzie miał. Mam również świadomość tego, że jest to sytuacja wręcz niemożliwa do zrealizowania, bo ani nie dysponujemy takim potencjałem ludzkim, żeby to zostało wykonane, ani takim potencjałem czasowym, żeby jakby wyjść naprzeciw tego typu oczekiwaniu.
Ja się ostatnio właśnie zastanawiałam nad sytuacją przekazywania pacjentom informacji dotyczących przebiegu porodu, tego, czego się można spodziewać w odpowiednim czasie. Jedynym miejscem, takim najbardziej przyjaznym kobiecie w tym zakresie wydały mi się zajęcia ze szkoły rodzenia. Tylko problem polega na tym, że nie są to zajęcia obowiązkowe. Nie jest to coś, co wchodzi w system opieki zdrowotnej, nie jest to coś, co wchodzi w system świadczeń gwarantowanych. Zabronimy pacjentkom rodzić bez dokładnie, szkoły. Dokładnie, dokładnie tak. Nie ma obowiązku jakby przeprowadzenia czy przejścia przez szkołę rodzenia, a wydaje mi się, że prowadzenie takich zajęć ze szkoły rodzenia w ramach świadczeń gwarantowanych dawałoby im czas i możliwości, żeby przygotować pacjentkę na to, jak taki poród będzie wyglądał. Oczywiście to nie wyczerpie obowiązku informowania, nie wyczerpie to obowiązku uzyskania świadomie zgody tuż przed samym zabiegiem czy przed samym świadczeniem, ale da pacjentce czas na to, żeby się przygotować, zastanowić nad pytaniami, zastanowić nad wątpliwościami, jakie mogą się pojawić w związku z zastosowaną metodą leczenia w tym wypadku, czy przeprowadzenia procedury odebrania porodu, tak to nazwijmy, przyjęcia, dziękuję Pani doktorze. Natomiast świetnym rozwiązaniem jest również to, co od pewnego czasu zaczyna funkcjonować w podmiotach leczniczych, mianowicie formularze zgody. To jest to, o czym ja wspomniałam Państwu zaraz na początku. To jest też pewnego rodzaju przedłużenie czasu dla lekarza, dlatego że w momencie, w którym pacjentka otrzymuje formularz zgody z tymi informacjami, jakie powinny być jej przekazane, ma czas sama, żeby się z tym zapoznać, a jednocześnie nie ma obowiązku, żeby lekarz akurat w tym momencie stał nad pacjentką i pilnował, czy ona to przeczyta, czy nie. Samo wręczenie formularzu oczywiście nie wyczerpuje tej rozmowy z lekarzem i oczywiście nie wyczerpuje możliwości, czy też obowiązku lekarza omówienia tego formularzu. Natomiast ten czas w tym momencie będzie dużo krótszy, dlatego że mniej czasu będzie lekarz poświęcał na wyjaśnienie wątpliwości i omówienie pewnych zagadnień, z którymi pacjentka się zwróci, niż poświęciłby na omówienie wszystkich informacji, jakie pacjentka do świadomej zgody powinna uzyskać. Wydaje mi się, że to są takie dwa rozwiązania, które można byłoby, na którymi można byłoby się zastanowić i w jakiś sposób w systemie opieki zdrowotnej je wprowadzić. Natomiast mam oczywiście świadomość tego, że będą to rozwiązania bardzo trudne do wprowadzenia, chociażby związane z tą może nie tyle obowiązkową szkołą rodzenia, ale pewnymi, nazwijmy to, zajęciami edukacyjnymi, ponieważ będzie się to wiązało po pierwsze z personelem medycznym, który byłby w stanie to przeprowadzić, i z odpowiednimi kosztami, na które, jak wiemy, których zawsze jak wiemy, jest dużo, środków zawsze na pokrycie tych kosztów jest jak zawsze za mało. Także mam ogromną świadomość, że jest to pewnego rodzaju też idealne rozwiązanie, nie wiem, czy możliwe do wprowadzenia, ale warto byłoby się zastanowić, czy gdzieś w systemie jest miejsce na to, żeby takie spotkania edukacyjne z pacjentkami przeprowadzić. Dziękuję bardzo. Mnie się wydaje, że akurat jest, dlatego że w naszym systemie akurat są miejsca, gdzie są pieniądze, rzadko możemy powiedzieć, że tak się dzieje, ale od 21 tygodnia kobiecie przynależna jest opieka położnej środowiskowej, położnej POZ-u i to jest ten moment, 21 tydzień, rodzimy w 40 tygodniu, dzień dobry, i zatem jest naprawdę wiele tygodni na to, żeby o tym porozmawiać z kobietą i no bo jakby to może być albo właśnie w ramach edukacji tej w środowisku, albo jest to obowiązek osoby sprawującej opiekę. Zaraz będą pytania, Ja mam tylko jedną uwagę. Tak. Po pierwsze, to nie jest tak, że czy kobieta, czy w ogóle pacjent przygotowywany do operacji, do zabiegu takiego, gdzie jest wymagana zgoda, to tylko w sytuacjach rzeczywiście zagrożenia życia. Trzeba to zrobić szybko, ale wtedy nie potrzeba żadnej zgody, dlatego że przepisy na to zezwalają lekarzowi. W przypadku zgody, czy pacjentkę w ciąży, czy pacjenta, który ma taki zabieg, przygotowanie, może polegać na tym, żeby to robili lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Przecież mają kontakty. Ta osoba nie jest pod opieką. Bez opieki, czy to położnika, czy kogokolwiek. W związku z tym ten położnik wie, co może być w trakcie porodu. W związku z tym może przygotowywać pacjentkę do takiego zabiegu, gdzie jest wymagana zgoda świadoma.
bo tutaj i na to zezwala cokolwiek. I tutaj otwieranie drzwi, które są już otwarte, nie stanowi żadnego... No właśnie, nie chce otwierać drzwi, bo te jakby... To miejsce jest, tylko trzeba po prostu to stosować, więc Państwo po prostu jako lekarze powinniście to stosować, bo najczęściej lekarze tłumaczą się, że nie mają czasu, ale lekarz podstawowej opieki medycznej, który ma świadomość tego, czy jest zagrożona ciąża, czy nie, jak będzie to przebiegało, może uświadamiać pacjenta, że będzie wymagana świadoma zgoda, że będzie wymagane to. W związku z tym ten czas na przekazanie pacjentowi tych informacji jest. W przypadkach, kiedy pacjent jest nieświadomy i jest wymagana zgoda, są procedury. Dobrze, tylko chciałam powiedzieć, że właśnie nie chcemy wyważać drzwi. W systemie są pieniądze na to, żeby edukować kobietę i zajmować się od 21 tygodnia, więc to jest wystarczająco duża ilość czasu, żeby on z nią porozmawiać o najczęstszych możliwych zabiegach i może to robić położna lub osoba, która sprawuje opiekę, prawda? Bo standard opieki okołoporodowej zdecydowanie nakłada pewne obowiązki na osobę sprawującą opiekę i ja bym tak trochę podsumowując tą część i też zachęcając Państwa do dyskusji, moim zadaniem też jest podsumowywać, no to rozumiem, że jakby naszym takim postulatem jest opracowanie takich formularzy zgody i żeby one były powszechnie dostępne i żeby można było z kobietami na etapie ciąży o nich porozmawiać. Wydaje mi się, że taką procedurą, która w wielu krajach się sprawdza i mogłaby też sprawdzić się u nas, to jest kwestia omówienia całego procesu porodu. Bardzo często tutaj też Państwo zwrócili uwagę na to, że możemy inaczej pamiętać to, co się wydarzyło, prawda? Możemy nie pamiętać o pewnych rzeczach. W związku z tym rozmowa o tym, co się wydarzyło w trakcie porodu, dlaczego pewne rzeczy zostały zaproponowane, bardzo często może jakby spowodować to, że dzięki temu kobieta przestanie mieć poczucie żalu, frustracji, że nie wiedziała i wiem, że w wielu krajach bardzo dobrze to się sprawdza. To oczywiście organizacyjnie jest trudne, bo poród trwa kilkanaście godzin, są system dyżurowy, ale myślę, że można znaleźć rozwiązanie, tym bardziej, że to się sprawdza w innym kraju i tak myślę sobie, że takim rozwiązaniem byłoby po prostu odnotowywanie takiej rozmowy dotyczącej formularza zgody w karcie ciąży, bo to jest jakby dla lekarza później w porodzie informacja, że ta rozmowa się odbyła. To jest o tyle ważny postulat, jeśli by Państwo się w tym zgodzili, że w tej chwili trwają prace nad standardem organizacyjnym dotyczącym opieki okołoporodowej i my tutaj możemy taki, myślę, że postulat przekazać zespołowi, że chociaż podejrzewam, że lekarze, którzy sprawują opiekę, nie będą z tego powodu zadowoleni, bo to jest ta nasza karta ciąży się rozrasta, ale no dzięki temu to prawo do informacji myślę, że tutaj byłoby zdecydowanie lepiej realizowane. I ja tylko tak właśnie chciałam jakby pokazać taką perspektywę kobiet. Myśmy robiły takie badanie dotyczące najważniejszych potrzeb i okazało się kobiet w okresie okołoporodowym, że dla nich najważniejsze nie są jakby sprawy związane z bezpieczeństwem medycznym, tylko poczucie zindywidualizowanej opieki. To, że ta opieka, która się odbywa, jest jakby na podstawie ich jakby indywidualnego przypadku, ale kobiety też nie są w stanie oceniać, nie znają ginekologii położnictwa, więc one są w stanie oceniać tylko na podstawie pewnych umiejętności komunikacyjnych, prawda? Czyli tego, w jaki sposób to się do mnie odnosi, jak mnie traktuje i to wpływa na to, w jaki sposób oceniana też jest usługa medyczna. W związku z tym też chciałam się odnieść do tego, co Pan powiedział, że wydaje mi się, że włączenie jednak tego elementu związanego z komunikacją i sprawami pacjenta do systemu edukacji jest po prostu niezwykle ważne. Ja ostatnio rozmawiałam z lekarzami i wiem, że takich zajęć nie ma. Wydawało mi się, że niemożliwe to, ale to zostało potwierdzone, że albo jest to w niewystarczającym stopniu, a przecież usługa medyczna składa się, jakby częścią usługi medycznej jest jakby, to są prawa pacjenta. W związku z tym ja sobie nie wyobrażam, że znaczymy swoimi przed ważną decyzją, bo świadomość kobiet rośnie i oczekiwania w związku z tym pacjentów naszych będą rosły i to jest jakby rzecz taka bazowa, którą należy przedsięwziąć, żeby się tutaj jakby przedsięwziąć.
przepraszam, żeby jakby tutaj jedna i druga strona była zadowolona, bo przecież o to nam chodzi. Tyle tytułem podsumowania. I teraz chciałabym zaprosić Państwa do dyskusji. Ja chciałabym tylko jedną uwagę, a do tego, co Pan powiedział. Proszę Państwa, musimy mieć świadomość tego, że w chwili obecnej to, o czym Pan mówi, jest niemożliwe do zrealizowania, dlatego że świadczenia udzielane przez ginekologów nie są świadczeniami udzielanymi na podstawie skierowania. W związku z powyższym nie zawsze lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie miał jakąkolwiek wiedzę na temat tego, jaki jest przebieg ciąży, z jakimi dolegliwościami się pacjentka zgłasza do ginekologa, jakie mogą być ryzyka zajścia w ciążę i ryzyko dalszego prowadzenia ciąży przy konkretnej pacjentce. Więc nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby w obecnym systemie, kiedy nie mamy dokumentacji elektronicznej, kiedy pacjentka nawet nie znam sytuacji, w której pacjentki będące w ciąży chodziłyby do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z dokumentacją medyczną ginekologa. No jest to dla mnie nowum, z którym się nigdy w życiu nie spotkałam i nie wyobrażam sobie sytuacji, w której na podstawie samej rozmowy z pacjentką lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie decydował o tym, o czym ma poinformować pacjentkę, przygotowując ją do porodu. Nie wyobrażam sobie tego. Ale to Pani powiedziała bardzo dobrze, jest pod opieką położnika, w związku z tym to samo może robić położnik. Naprawdę, jak ja słyszę w polskim systemie opieki medycznej, że nie ma miejsca, nie można. Cały świat to robi, w Polsce nie ma takich możliwości. Przepraszam bardzo, no, mamy system, są to pieniądze publiczne przekazywane przez obywateli, w związku z tym obywatele wymagają jednak dostatecznej opieki, w związku z tym, że w przepisach mówimy o świadomej zgodzie, nieświadomej zgodzie, innych takich rzeczach, w związku z tym ten system musi tak działać, żeby pacjent, który trafia do opieki medycznej, czy opieki podstawowej, czy opieki szpitalnej, musi czuć się bezpiecznie, dlatego że później wyjdzie ze szpitala i może mieć to właśnie wrażenie, że nie został dostatecznie poprawnie zaopatrzony medycznie, mimo tego, że wszystko zrobiono, żeby było to prawidłowe. No, trzeba mieć tą świadomość, jeżeli zmieniamy system i ten system nie działa tak jak nie działa, tak? No to trzeba zrobić to, żeby ci kolejne szczeble opieki medycznej po prostu, no, powiem tak brutalnie, uświadamiały tego pacjenta o jego rzeczach, które nastąpią w trakcie tego całego leczenia. Pani mówi, że nie lekarz podstawowej opieki. W niektórych wypadkach lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a w innym przypadku, tak jak kobiety w ciąży, położnik, pod którego opieką ta osoba jest. Ta osoba jest pod opieką tego położnika nie w momencie, kiedy kończy ciążę, tylko zaczyna tą ciążę. W związku z tym wiadomo jest, jakie będą sytuacje przy prowadzeniu ciąży, co może nastąpić, jak kobieta trafi do szpitala, tak? I to nie jest tak, że nagle w szpitalu okazuje się, że zupełnie co innego następuje. Proszę Państwa, to ja jedną tylko uwagę chciałabym wspomnieć. Ja nie mówię, że to musi być lekarz podstawowej opieki, że to jest pomysł absolutnie jakby nieprawidłowy. Ja mówię tylko o tym, że w obecnej sytuacji nie ma możliwości go zrealizowania, dlatego że nie ma przepływu informacji, bo nie mamy dokumentacji elektronicznej. Inaczej będzie sytuacja wyglądała, jeżeli wejdzie system dokumentacji elektronicznej, kiedy te wszystkie platformy dokumentacji elektronicznej będą działały, bo wtedy dostęp do informacji o stanie zdrowia pacjenta nie będzie tak skomplikowany jak teraz. W tej chwili, żeby lekarz otrzymał informację o stanie zdrowia pacjenta, to albo musi zobowiązać pacjenta, żeby mu dostarczył kserokopię dokumentacji medycznej, albo musi samodzielnie podjąć jakby działania, żeby tą dokumentację medyczną dostać. W związku z powyższym, nie dość, że to utrudnia tak naprawdę komunikację między pacjentem a lekarzem, bo czasami pacjenci, proszę Pana, no, ja mówię to jakby z praktyki, czasami pacjenci mają pretensje o to, dlaczego inny podmiot zwraca się do drugiego podmiotu o dokumentację medyczną, po co to jest potrzebne. Pacjenci nie mają czasami świadomości tego, że kontynuacja leczenia wiąże się z przekazywaniem pewnych informacji dotyczących tego, jakie świadczenia były udzielone. Natomiast kwestia dokumentacji medycznej i wprowadzenia dokumentacji medycznej w znacznym stopniu będzie ułatwiała dostęp do tej dokumentacji i prześledzenie całego procesu leczenia i podjęcie stosownych decyzji medycznych na takim etapie, na jakim to będzie konieczne i jaki będzie wynikał z aktualnego stanu zdrowia pacjenta. Dziękuję.
To ja poproszę jeszcze o jedno zdanie pana Filipa i zachęcam do zadawania pytań. Ja też dosłownie znam, bo pan poruszył bardzo ważną kwestię. W wielu krajach lekarz podstawowej opieki zdrowotnej prowadzi ciążę fizjologiczną i się takimi rzeczami zajmuje. I jak najbardziej taki gabinet jest miejscem na rozmowę o różnych rzeczach, nie tylko w ciąży, ale i w innych potencjalnych zagrożeniach występujących z chorób, które mamy. Problem jest troszeczkę inny. Dwa widzę takie problemy, które możecie uda rozwiązać. Mam nadzieję, że nasz system będzie w stanie to rozwiązać. Pierwszym z nich jest ograniczenie czasowe, jakie w podstawowej opiece zdrowotnej czy w opiece ginekologicznej oferowanej przez system publiczny. Proszę pamiętać, że my mamy bardzo ograniczony czas na spotkanie z pacjentką czy z pacjentem, gdzie musimy przejrzeć badania, wykonać badania, a także wypełnić ogromną ilość dokumentacji medycznej, gdzie czasami zajmuje nam to więcej czasu niż sama rozmowa z pacjentem. Więc gdybyśmy to troszeczkę rozwinęli, żebyśmy mieli więcej czasu na pacjenta, może dokumentacja elektroniczna to wspomoże. Druga rzecz, proszę pamiętać też o tym, że szczególnie kiedy mówimy o tych najważniejszych zgodach na zabiegi operacyjne i różne możliwe powikłania, nie zawsze lekarz, który od 15 lat jest lekarzem POZ-u, jest świetnym lekarzem POZ-u, doskonale swoich pacjentów leczy i prowadzi, nie zawsze ma najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą właśnie tych zabiegów, prawda? Bo on w tym szpitalu nie wykonuje tych zabiegów, bezpośrednio się z tym też aż tak często nie spotyka. Więc przygotowanie, to co pani zasugerowała, takich dobrze zbudowanych, dobrze skonstruowanych, rozbudowanych formularzy pomogłoby takiemu lekarzowi POZ-u, czy nawet chirurgowi, który pracuje w poradni, a nie w szpitalu, położnikowi, który pracuje tylko w poradni, a nie w szpitalu, lepiej z pacjentem rozmawiać. Jestem przekonany, że gdybyśmy się poprzez Rzecznika Praw Obywatelskich czy Rzecznika Praw Pacjenta zwrócili do odpowiednich towarzystw naukowych z danych dziedzin, nie tylko z położnictwa. Z położnictwa jestem przekonany, że chętnie pomożemy, że towarzystwa mogłyby takie formularze przygotować, tak aby pomóc i pacjentom, i lekarzom właśnie w tej komunikacji, która jak widzę jest cały czas dużym problemem. Dziękuję. Także pierwsze pytanie tam pani drugie. Czy mają państwo, czy są jakieś pytania na karteczkach zadane? Nie. No poproszę o zabranie głosu. Poprosiłabym się o przedstawienie, żebyśmy wiedzieli, kim pan jest. Gawka, wasza skara wiedzy. Proszę państwa, chodzi o świadomą zgodę pacjenta. Pacjent jest, idzie do szpitala, jest w jakimś tam stanie nieważkości umysłowej, bo ponieważ jest, bo coś tam boli, dolega i tak dalej. Jak pan doktor powiedział, lekarz ma bardzo mało czasu, żeby się nim zająć, po prostu z wiadomych przyczyn. I teraz pacjent w czasie tej szybkiej informacji lekarza nie jest w stanie uchwycić tego, co on do niego po prostu mówi. Ja uważam, że to by było w ten sposób, powinno być rozwiązane w ten sposób. Świadoma zgoda pacjenta to jest arkusz, na drugiej stronie szpital czy lekarz pisze, co mu grozi, że tak powiem, czyli to, co mu chce przekazać ustnie, to żeby to było napisane. On wtedy ma czas, żeby sobie to popatrzeć na to, co mu grozi, jakie są skutki, jakie konsekwencje tego zabiegu i on wtedy może podjąć świadomą decyzję. A jak przyjdzie lekarz, który nie ma faktycznie czasu, bo w tej chwili jego obowiązki, że tak powiem, kiedyś były asystenci lekarzy, którzy pisali, że tak powiem, receptę, obsługiwali lekarza. Teraz tego nie ma, lekarz to musi, jest na pół biurokratą. I w związku z tym on nie ma czasu się zająć faktycznie prawdziwym, prawidłowym przekazaniem swoich informacji dla pacjenta. I dlatego uważam, że państwo jak Rzecznik Praw Obywatelskich powinien spowodować, żeby na świadomej zgodzie pacjenta było na drugiej stronie napisane, co pacjentowi grozi, jakie są konsekwencje zabiegu. Czy to jest podobny postulat, co tutaj jest mówiony, czyli formularz, przygotowany już tak. Formularz. Żeby było i dla pacjenta, tego... żeby to nie było, przepraszam, za niewłaściwe duchokrytka dla szpitala, przepraszam, ale żeby to było i dla, żeby pacjent wiedział faktycznie, świadomy był tego, co on podpisuje. Dziękuję. Ja
poszukaniu o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu, nazywam się Wiktor Dobrowa, jestem radcą prawnym i jednocześnie pracownikiem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Zakładzie Medycznego i Farmaceutycznego. Prowadzimy zajęcia z prawa dla lekarzy, pielęgniarek, położnych. I to wszystko, co tutaj dzisiaj zostało poruszone, to są rzeczywiście kwestie kluczowe, dlatego że zacznę od położnych. One przede wszystkim cierpią na brak wszechstronnej, zrozumiałej dla nich również informacji. Często skarżą się też na to, że lekarze przerzucają na nie obowiązek poinformowania pacjentek i udzielenia odpowiedzi na te wszystkie palące pytania pod tytułem, co mi grozi. Jednocześnie są to panie, które w większości wypadków muszą prowadzić własną działalność gospodarczą na własne ryzyko. One się muszą ubezpieczyć i one odpowiadają, ponoszą odpowiedzialność prawną. Jeśli one udzielą mi prawidłowej informacji, to ewentualnie one będą za nią ponosiły odpowiedzialność. Nie szpitalami, nie placówka, która jest zagrożona, tylko one osobiście. Pielęgniarki skarżą się na bardzo podobne zagadnienia. Lekarze mówią o tym, że jak oni mają poinformować o tym, jakie konsekwencje, to prawnicy placówki medycznej zastosują wobec nich kary cielesne albo doprowadzą do pozbycia się tego lekarza, bo prawnicy mówią im tylko, niech was ręka boska broni opowiadać pacjentom o tym, jakie mogą być konsekwencje. Bo jak źle poinformujecie, to wy nie macie wiedzy prawnej, przekażecie coś nie tak, pacjenci potem pójdą nas pozą do sądu. Znam do Państwa rzeczywiście ogromną prośbę o to, żebyście zwarli szyki, jeśli chodzi o przygotowanie tego typu formularzy, bo na przykład na stronie Biura Rzecznika jest ta znakomita porada 7 kroków związanych z rejestracją na badanie. My z tego korzystamy, żeby pokazywać paniom pielęgniarkom, paniom położnym, co można, czego nie można. Więc jeśli by doszło do opracowania takiego formularza, to my będziemy go bardzo chętnie upowszechniać i zaznajamiać ludzi wykonujących zawody medyczne z tym formularzem. Natomiast my się przygotowujemy do takiego projektu badawczego dotyczącego języka tego formularza. Ja jestem w tej specyficznej życiowej sytuacji, że sama jestem kobietą we wczesnym etapie ciąży. Jeśli ja jako prawnik nie do końca rozumiem, co dostaję do podpisania albo co jest do mnie mówione, no to życzę powodzenia tym, którzy mają trochę mniejsze wykształcenie niż ja. Jest rzeczywiście problem z tym językiem komunikacji i deklaruję w imieniu naszego skromnego zakładu pomoc. Podejrzewam, że inni, tak jak pan doktor wspominał, chętnie się w to włączą, bo jest problem zarówno z zakresem tej informacji, jak i z językiem, jakim ona jest komunikowana. Generalnie ludzie nie rozumieją, a jak to dotyczy zdrowia, to mają jeszcze duży poziom emocji, więc to jeszcze utrudnia zrozumienie. Także jesteśmy do Państwa dyspozycji i rzeczywiście jakoś połączmy siły, żeby te formularze, nawet przykładowe takie, żeby pokazać, o co można by pytać i jakim językiem można by pytać, żeby to zacząć upowszechniać. Bardzo dziękuję. No, ja myśląc o formularzu, myślę też jakby w takich kategoriach, że to musi być zrozumiałe dla osoby, która tej wiedzy medycznej nie posiada, bo osoby, które posiadają, nie potrzebują takiego formularza, prawda? W związku z tym myślę, że to jest ważne, żeby taki formularz był zrobiony jakoś interdyscyplinarnie, prawda? Czy w taki sposób, mówiąc krótko językiem od PR-u, żeby ludzie byli w stanie zrozumieć prosto, a jednocześnie znalazły się tam wszystkie najważniejsze informacje. Tutaj się pojawiał taki, nie chciałabym, żeby ten temat nam umknął, tak? Bo wielokrotnie pojawiał się taki, mówiliśmy o czasie, że nie ma czasu. I ja wiem, jak działa system, konfrontuję się często. Natomiast jako kobieta, jako pacjentka, jako obywatel nie mam na to zgody, żebyśmy mówili, że jest mało czasu. Bo to jest jakby, ja rozumiem lekarza, czy to jest jakby taka sama rola jak pilota, tak, dobrze powiedziałam, pilota, który wchodzi na pokład i wie, że jego samolot jest nie do końca sprawny. To jest jego odpowiedzialność, że on nas tam przyjmuje. I no tutaj chciałam jakby, jak mogę taką deklarację, jak organizacja pacjencka złożyć, że nie chciałabym, żebyśmy jakby pozwalali na to, że wszyscy wiemy, że jest mało czasu, prawda? Bo nie możemy się wszyscy zgadzać, że ten samolot po prostu jest cały czas niesprawny.
I jakby myślę, że to powinny być działania środowiska bardzo silne tutaj, z organizacjami pacjenckimi, samymi pacjentami, żeby właśnie nie pozwalać sobie na mówienie. No mamy mało czasu, więc spróbujmy jakoś inaczej. Ten czas powinien być taki, jaki wymaga tego sytuacja i musimy o tym głośno mówić i jakoś podjąć działania w tym zakresie, że nie może być 15 minut. No ja znam taką historię, gdzie kobiety, które się wybierały do lekarza ginekologa, dostały instrukcję, że muszą przychodzić w spódnicach i bez majtek. Więc no nie możemy sobie na to pozwolić i myślę, że tutaj po prostu wspólne działania środowisk powinny być bardzo silne w tym zakresie, bo to po prostu jest, cały czas powodujemy, że ten samolot jest niesprawny, tak? Jeszcze pozwolę sobie króciutko odwrócić do tego, co pani powiedziała. Absolutnie się zgadzam. To bardzo często jest kwestia organizacji, podziału zadań. Bo w prywatnej służbie zdrowia wbrew pozorom nie jest tego czasu więcej. Ja mam 20-minutową wizytę, w której też lekarz większość czasu spędza wypełniając tym razem w komputerze te wszystkie dane. Natomiast to, że ja siedzę przed gabinetem bezczynnie, kiedy mogłabym wypełnić na przykład jakąś ankietę, to już jest marnowanie czasu, ale to jest kwestia organizacyjna. I też powinniśmy spróbować włączyć do tych prac ludzi, którzy znają się na organizacji pracy. Bo można to tak podzielić, że panie, które nas przyjmują przy rejestracji, dają nam pewien plik i my wchodzimy do lekarza z częściowo odebraną pracę domową. Więc czasu nam się nie zrobi więcej, bo nawet jak się przeniesiemy do systemu prywatnego, to wizyty są co 20 minut, tak? I to też się nie zmienia. Natomiast jeżeli inaczej spróbujemy podejść do organizacji pracy, to może to będzie jakieś rozwiązanie. 20 minut to jest bardzo komfortowa wizyta. Jak się nie opóźni poprzednio. Tak. Ja chciałam powiedzieć, że myślę, że ten brak czasu w wielu przypadkach jest wymówką. Bo jeżeli spojrzymy na wyniki badań z Małopolski, gdzie dużo szpitali, na przykład gdzieś w mniejszych miejscowościach, ma 1-2 porody dziennie, a połowa kobiet, z połową kobiet nie są omawiane ich preferencje, z 1/3 nie są omawiane ich plany porodu, na którymi one spędziły czas, pokoliły się ze swoim lekarzem prowadzącym, z położną, to zaczynam się zastanawiać, czy faktycznie chodzi o brak czasu, czy chodzi o organizację, o pewną mentalność, o pewne przyzwyczajenie, o rutynę po prostu nierozmawiania z kobietą. Wie pani, ja dosłownie, przepraszam, że się tak wtrącam, miejsca, gdzie jest jeden poród dziennie, powinny być zamknięte, bo tamten personel z kolei sam nie jest też aż tak na bieżąco, też nie jest aż tak przeszkolony i tam właśnie w takich miejscach dochodzi do największych konfliktów ze względu na brak tej pewnej rutyny, która czasami jest dobra. A i tylko jedno słowo, odpowiadając pani mecenas Tańska, bardzo dziękuję za te słowa. Ja jestem też członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej i jestem przekonany, że bardzo chętnie nawiążemy taką współpracę, żeby właśnie towarzystwo z kolei pokazać, jakim językiem te zalecenia pisać. Także się dziękuję. Tutaj pani Zosia, poprosiłam przed zabranie się. Klucz pracuje w naszej kontroli, natomiast nie chcę się tutaj odnosić do kontroli, bo ani nie przeprowadzałam, ani nie znam metodologii przeprowadzenia tych badań. Natomiast na fali tego, o czym pani wspomniała, Małopolska, chciałam zapytać, czy państwo jako fundacja widzicie, czy w ogóle badaliście to i czy widzicie jakieś istotne różnice regionalne, jeśli chodzi o respektowanie praw kobiet na oddziałach położniczych? Trudne takie pytanie, bo w wielu obszarach oczywiście widzimy i zależy, jaki kryterium przyjmiemy. Myśmy robiły monitoring dotyczący medykalizacji porodu i sprawdzałyśmy dostępność do różnych procedur i na przykład widzimy taką korelację. Na przykład są województwa w Polsce, które mają bardzo wysokie odsetki cesarskich cięć i możemy się, jakby powiem się, no fajnie, kobiety mają dostęp do cesarskich cięć, przecież tak dużo się mówi w mediach o tym, że cesarka została zrobiona za późno albo właśnie zwlekano z jej decyzją, ale kiedy popatrzymy na to, jakby rekomendacje światowych towarzystw naukowych, no to jakby jest to bardzo poważny czynnik, który wpływa na nasze zdrowie publiczne. W związku z tym na świecie dokonuje się bardzo wielu starań, żeby tą liczbę jak najbardziej zmniejszać, nie ograniczać, nie ograniczać dostępność, ale spowodować, żeby tych cesarek było mniej. Myśmy przyglądali się różnym wskaźnikom, między innymi okazało się, że to są tam, gdzie jest tych cesarskich cięć najwięcej, jest najmniejszy dostęp do znieczulenia zewnątrzoponowego, prawda? Czyli jakby no jest ta korelacja.
To jest jeden. No to jakby tutaj pewnie nie starczyłoby mi czasu, żebym Pani opowiadała. Chętnie z Panią porozmawiam, bo to jest taki troszkę obok temat, ale no takie pewnie, no jedną z takich korelacji, żeśmy zauważyły. Znacząco też zmienia się jakby sytuacja, jeśli chodzi o dostęp do opieki ginekologiczno-położniczej, które też badałyśmy i też tutaj widzimy, że najbardziej nie województwami, tylko wielkością miast, że ta różnica istnieje, więc widzimy, że jest bardzo, bardzo różnie ten poziom medykalizacji. Ja nie chcę powiedzieć o medykalizacja to jest takie określenie nadmiernego użycia pewnych procedur medycznych w naturalnym momencie życia, jakim jest tutaj ciąża, prawda? Bo to jest stan fizjologiczny, a jednocześnie przecież kobieta korzysta z usług medycznych. Więc Światowa Organizacja Zdrowia mówi o tym, żeby starać się minimalnie ingerować w naturalny proces, bo to jest lepsze dla zdrowia kobiety, ale ten dostęp do medycyny powinien być. Czyli tam, gdzie cesarka powinna być zrobiona, ona powinna być zrobiona. Natomiast należy tak dbać o poczucie bezpieczeństwa i komfort kobiety rodzącej, żeby tych procedur było jak najwięcej, bo najważniejszym takim czynnikiem wpływającym na akcję porodową mogącym zakłócić jest poczucie bezpieczeństwa. Czyli to są prawa pacjenta tak naprawdę, bo to jest komunikacja, informacja i zgoda. Zapraszam do zadania pytania albo do podzielenia się refleksją. Marcin Barota, Radca Prawny, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ale generalnie jako tata Kazika. Ja się chciałem takim jasnym punktem widzenia trochę podzielić po pierwsze tego, o czym Państwo mówią, o zgodzie, o informacji, intymności i tak dalej. Po pierwsze tak, nawiązując bezpośrednio do cesarskiego cięcia. Dla mnie cesarskie cięcie funkcjonowało tak, natomiast dopiero gdy zobaczyłem osobę, panią, po zabiegu, która leżała na sali z moją żoną, zdałem sobie sprawę, jak poważny to jest rzadzy. Nie wiem jak, ja nie mam świadomości, nie miałem świadomości takiej, że to jest praca z pewnymi konsekwencjami, natomiast osoba leżąca obok mojej żony wyglądała jak ofiara przemocy domowej, a był tak tego. Prawo do informacji, poczucia bezpieczeństwa oraz prywatnej służby zdrowia. Tak? Rodziliśmy w rodzinie publicznym i prawo do informacji kluczowej wyglądało tak. Proszę Państwa, a jak będzie dobrze, to jest dobrze, ale jak się coś zacznie dziać, karetka i jedziemy do CSK. Poczucie bezpieczeństwa? Chyba żadnym momencie. I dlatego chciałem też zwrócić uwagę na potrzebę bycia osoby trzeciej, bliskiej, nieważne, partnera, męża, dui, bo taka instytucja się pojawia, która właśnie jest obok i troszkę rozsądnie jakby patrzy, tak, na pewne rzeczy właśnie, gdzie ta świadomość rzeczywiście tej osoby rodzącej może być co dużo co do choćby oceny sytuacji. Czwartą rzeczą co do formularzy. Chciałem zwrócić uwagę taką, już takie moje operacje, że to jest, proszę Państwa, diabeł tkwi troszkę w szczegółach, bo co do formularza, postulat racjonalnie, owszem, ale żeby w tak zwanym czasie czekając na wizytę, pani w rejestracji daje formularz, osoba oczekująca go wypełni. Tak, tylko że jest pewien problem, bo na przykład zdarzają się takie orzeczenia, które mówią o tym, że osoba z rejestracji medycznej nie ma uprawnienia do, to jest na przykład tajemnic, tak, zawodowej. No, ale jeżeli tylko ta formularza, jeżeli wydasz, wypełniona oddaje się lekarzowi. Chyba, że w ten sposób, tak, ale później musi być przekowany, tak. Nie mogą być też drugi online dostępne, prawda? No, dokładnie, dokładnie, ale to też na ten aspekt waszej poufności gdzieś tam chciałbym wrócić. Czy są jeszcze jakieś pytania albo jakaś... To ja się tylko podzieliłam refleksją, przepraszam, wejdę w słowo. A propos tutaj tego, co pani Zman powiedziała, ja chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że wydaje mi się, takie mam odczucie na podstawie tego, o czym chociażby pan doktor mówił, że edukację odnośnie praw pacjenta i sposobu komunikacji powinniśmy rozpocząć na najniższym jakby szczeblu edukacji medycznej. Wydaje mi się, że włączenie kierunków związanych z komunikacją z pacjentem, rozszerzenie tej tematyki związanej z prawami pacjenta już na etapie studiów medycznych i to od pierwszego roku, byłoby takim dobrym rozwiązaniem i takim taką dobrą inwestycją na przyszłość, dlatego że od jakby najmniejszych, od najmłodszych, tak to nazwijmy, lat tutaj, medycznej kariery, no
jest możliwość zaszczepienia pewnej kultury kontaktu z pacjentem, która będzie potem w przyszłości procentować. Łatwiej się uczy i łatwiej nawiązuje się, czy też wytwarza pewne zwyczaje, pewne nawyki, jak się zaczyna wcześniej, niż jak człowiek wpadnie powiedzmy w pewną rutynę pracy, gdzie umówmy się, jeszcze jakiś czas temu kontakt pacjent-personel medyczny był mocno przedmiotowy. Pacjent nie miał takich uprawnień jak teraz. To ewoluuje w dobrą stronę. Natomiast pozostały pewne nawyki, pewne zwyczaje, których ciężko w tym momencie, które ciężko w tym momencie wyeliminować. I te zwyczaje przechodzą na kolejną kadrę, która zaczyna swoją przygodę kolokwialnie z medycyną. Więc wydaje mi się, że wprowadzenie takiego trybu szkolenia na pierwszych etapach studiów medycznych w pewien sposób mogłoby procentować, znaczy na pewno będzie procentować na przyszłość, ale będzie nas też zabezpieczało przed właśnie takimi konsekwencjami wpadnięcia w pewną rutynę, która jeszcze póki co obowiązuje. Dziękuję. Co proszę o zabranie głosu. Tutaj pani Radna Niemiecka, kancelaria europejskiego tutaj. Ja zwrócę uwagę na pana Domosła pod adresem tych mechanizmów. Interesujące rozwinięcie ustanowienia standardu świadomie sprawy pacjenta na zamiennicy w kontekście opieki okołoporodowej dał Trybunał w kilku wyrokach w danych sprawach słowackich. Tam nie chodziło wprawdzie o zwyczajną opiekę okołoporodową, tam chodziło o cyganki, które były po cichu sterylizowane w razie choroby. I także to nie ma bezpośrednio wpływu na bezpośrednio w związku z prowadzeniem porodu fizjologicznego, ale na tle okoliczności klinicznych, na tle stanu świadomości kobiety rodzącej, Trybunał bardzo, powiedziałabym, klarownie wypunktował, czym ta procedura podpisywania sukces akcentorodową w czasie akcentorodowej dowolnego podpisu, niezależnie od tego, jak on precyzyjnie jest sformułowany, dlaczego stanowiło naruszenie prawa tych kobiet do poszanowania i prawa prawnego, jest taki wyrok uchwytny. Natomiast druga uwaga, nawiązanie do tego pytania, bo muszę na teraz powiedzieć. Ja mam wrażenie, że słucham tych dyskusji od 20 kilku lat. Jak się w 1998 zaczyna, czy nawet jeszcze wcześniej zaczyna akcja rodzić po ludzku, to się wtedy wylało i okazało to, co przeżywały położnicy w moim wieku. I dla nas to wszystkim była rewelacja, że to nie jest tylko moje przeżycie, że wyszłam ze szpitala upokorzona i wściekła. Chociaż szczęśliwa, że przeżyła. Że dziecko zdrowe, dziecko dobrze. Rozmawiamy w kółko. Rozmawiamy w kółko od 20 kilku lat. W kraju, gdzie jest tradycja paternalistyczna medycyny, która się absolutnie utrzymała, na to doszło jeszcze to, co mamy teraz, to o tym pan mówi, mało czasu, bo jest za mało lekarzy. Czemu mamy za mało lekarzy? Bo i za mało kształcimy, a czemu to jest wynikające. Do tego jeszcze dochodzi bardzo silne kulturowe podłoże, że lekarz nie musi nikogo pacjentowi wymagać. Najlepszym tekstem o polskiej komunikacji z pacjentem jest tekst Kim, który można znaleźć jeszcze w zakątkach internetu. Ona prowadziła przez wiele lat zajęcia socjologii medycyny. I to jest taki tekst, do którego bottom line, da się podsumować w dwóch słowach. Komunikacja z pacjentem to nie jest to, czy jest na dobre serduszko, czy jest to empatyczne, czy na dobre maniery. To jest część moich umiejętności zawodowych, pustka. No nawet bym powiedziała obowiązki. Tak. I u nas bardzo często dyskusja skręca w tą stronę, że nie mamy czasu, a to zależy od mamy pacjenta, od mamy lekarza, czy jest dobrze gotowany, bo nie każdy jest dobrze gotowany, czy nie każdy jest dobrze gotowany. Ale to, żebyśmy wreszcie zaczęli mówić pod wpływem tej sugestii, którą pani wysunęła, że to jest część umiejętności zawodowych. Kto się nie będzie kontaktować, to być może powinien wypowiadać się niezależnie. Ja nie wiem, że jak wygląda teraz kurikulum medyczny, to pani wicena z tego powie, ale uczenie lekarzy komunikacji prawa medycznego na 5 czy 6 roku, no to są żarty. Oni są już pod wpływem wielu lat szkolenia, bardzo dobrego zawodu, bo się wszyscy, jak lekarze polscy wyjeżdżają do granicy, to się są świetnie wykształceni. Oni są klinicznie świetnie wykształceni, tylko do pacjentów ta nasza wiedza, do pacjentów ta wiedza dobiega przefiltrowana przez maniery, które są. I ja to mówię jako córka, żona, macocha,
włócznej gronówka lekarzy. Ja mam naprawdę rady klasowy, ale co teraz idę do szpitala w Polsce jako krewna pacjenta, znaczy niż utrzymywanego. To są czerwonali, to są Moskwy. I to są ludzie, którzy dobrze chcą, którzy chcą pomóc, którzy są zawodowo świetnie przygotowani, ale ten sos, który się odbywa, jest po prostu niemożliwy. I zawsze skończę na najmniejszej rzeczy, to jest strasznie łatwa, które zero pieniędzy kosztuje, a która wskazuje, że system głębokie w ogóle kulturowe. Jak ktoś z mojej rodziny się pyta, mój mąż, wchodzi do szpitala we Francji, albo ja się wchodzę, to między wejściem na oddział, a dojściem do pokoju pacjenta, mówi mi bonjour, 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 każda pielęgniarka, każda eksponent, każdy lekarz, każda standardka, każda pani, która sprząta. Jak wchodzę na oddział polski, to czy ja jestem wyborcą katolica? Ludzie mnie tak mijają, nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie słyszy, nikt nie słyszał o dzień dobry, nikt nie słyszał o pokwitowaniu obecności czy pacjenta, czy rodziny pacjenta. To wszystko ma głębokie podłoże kulturowe i nie daje mi się opętać tym, że niestety nie ma pieniędzy, nie ma czasu, nie ma lekarzy, nic się nie da zrobić, najpierw pacjenci już nie mogą. Dziękuję, to już tak nie jest. Dziękuję, że ja podam pani głos, bo tutaj jeszcze chciała Iwona i rozumiem, że pani. I chciałam powiedzieć o tym, że jeżeli chodzi o tę edukację, myślę, że wszyscy zgadzamy co do edukacji personelu od pierwszego roku. Myślę, że trzeba też to inaczej komunikować. Komunikować to korzyść symetryczna. To nie jest tylko korzyść dla pacjenta, że on dostaje informacje, ale to jest redukcja lęku, strachu, poczucie bezpieczeństwa, lepsza współpraca z pacjentem, wyciąganie bardziej precyzyjnych informacji. Zwiększa się zaangażowanie pacjenta w sam proces leczenia, to nie ma większe zaufanie, zwiększa się obustronnie satysfakcja. Więc mówiąc o tym, że lekarz też będzie miał bardzo dużą korzyść z tego, że będzie się dobrze komunikował, dostosowywał swoje kompetencje do poziomu kompetencji drugiej strony, będzie działało i skracało proces leczenia, wspomagało poród. Generalnie trzeba w ten sposób to zacząć komunikować. Dziękuję. Proszę, pan Obos. Mam wrażenie, że to jest coraz szerszy problem, bo my mamy problem z komunikacją wszędzie. To, czym te sympatyczne panie, z którymi mam zajęcia, dzielą się po jakimś czasie, gdzie się rozpoczną, one nabierą pewności. One się po prostu oduczają nawiązywania komunikacji, dlatego że to, z czym się spotykają ze strony pacjentów, to zwykle jest i z rodzin, głównie rodzin. To jest do mnie agresja i mnóstwo pretensji, które często w ogóle nie powinny być do nich adresowane, bo to nie jest ich rola w systemie. Ale to samo dzieje się, jak wsiadamy do środków komunikacji publicznej, wchodzimy do sklepów, też nie mamy mienia, dzień dobry, dziękuję, do widzenia. Chodzi się i się wychodzi, szczególnie jak niczego nie kupujemy. Natomiast a propos edukacji, o której pani wspomniała, nie tylko adepci zawodów medycznych, także młodzież. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego mieliśmy kazus w tym roku do rozwiązania z młodzieżą o dwójce młodych ludzi, którzy trafiają w wyniku wypadku do szpitala. I tak się składa, że dziewczyny, rodzice są przyjaciółmi lekarzy. I dwoje młodych ludzi w tym samym stanie zdrowia nie trafia jednocześnie do gabinetu zabiegowego, no bo ktoś tu jest znajomym, a ktoś tu jest obcym. I to, co mnie zaskoczyło, proszę Państwa, to było to, że do jakiego stopnia dla młodzieży było to zrozumiałe. No jak ona była znajomą tych panów doktorów, czy są wujkowie, no to jest naturalne. Po zajęciach doszli do wniosku, że nie, no to nie jest naturalne i coś z tym trzeba zrobić. Ale to znaczy, że my tę edukację o prawach pacjentów i obywateli, bo to się też możemy robić wcześniej i możemy to dołączyć. I znowu taki apel do nas wszystkich, jak tu siedzimy, może powinniśmy w ramach WOS-u, który jednak ocala w szkołach, do wiedzy o prawach obywatelskich i prawach człowieka szeroko pojętych, dołożyć taki malutki komponent. Dosłownie jakąś jedną kartkę taką językiem dla młodych ludzi, jakie są prawa pacjenta, żeby oni zaczęli powoli rozumieć koncept bycia pacjentem łamane obywatelem. Znowu myślę, że jesteśmy w stanie to wypracować. To nie wymaga ani pieniędzy, ani szczególnego czasu, bo mamy wiedzę, mamy chęci, a ta komunikacja rzeczywiście nam kuleje pod każdym względem. Bardzo dziękuję, bardzo ciekawy postulat. Pani profesor i teraz później paneliści. Bardzo proszę o kontynuację.
Elaborat dziecka 15 lat prowadzę podyplomowy studium prawa medycznego w Biologii Społecznej. Tutaj prowadzę, bo to jest międzydziałowy na Uniwersytecie Warszawskim studium. Porządkowo naszymi słuchaczami były właśnie tutaj przedstawiciele zawodów medycznych, którzy wskazują, że przede wszystkim prawnicy, co też może doświadczyć. Bo muszą jeździć, jak na sali sobie radzić. Ale nie chciałabym mówić, to znaczy chciałam przejść do dwóch pierwszego kształcenia lekarza. Błędem naszego kształcenia lekarza jest to, że brak jest tych aspektów nie uwzględnia się aspektów humanitarnych i społecznych. Bo tu zajęcie są, tam ostatnie prawa, które dotyczą sobie robić, czy prawa na potrzeby, są w zajęciach, a tylko tym. Czyli lekarz. Zawsze jest obowiązkowe. Ja na szczęście prowadzę obowiązkowe, ale rzeczywiście biologiczne i humanitarne są fakultatywne. Prawo medyczne w tym zakresie, jak już studiów specjalizacji jest obowiązkowe, czyli studia podyplomowe. Natomiast to, co ja rozmawiałam z profesorem Kłodosiem, z Zygmuntem Kłamem, w tej chwili to, o czym myślimy, żeby wprowadzić modelowy program właśnie leczenia medycyny aspektów humanitarnych, społecznych, i godnościowych. Godnościowych też, ale też organizacyjnych jest wszystko. Tylko że na czym na co kładziemy bardzo duży nacisk. Lekarze bardzo często mają taką tendencję, że bardzo chętnie uczą godzinę przystanek. Oczywiście wzór niższa ucznia jest bardzo dobry uwag. No w tej chwili każda z tych którymi się spotykamy, prawda, to psychologia, organizacja, zarządzanie, prawo, są bardzo wyspecjalizowane, więc nasz postulat jest taki, żeby jednak uczynić specjaliści. Na przykład wprowadzimy bowiem często rotacyjne, ludzie personalne i studia podyplomowe, ale prosimy to psychologów. To psychologowie mają do tego przygotowanie. W związku z tym, no, to nie jest tak, że ja go prawie będę tego uczyła, oczywiście ja się nauczyłam czegoś, prawda, nie wiesz, na tym kursach, to każdy też tego nauczy. Ale ważne jest, żeby początek dali fachowcy, prawda? Z tym bardzo istotne, dlatego bardzo jest potrzebny ten modelowy, który będzie działał tam naoczny, modelowy program kształcenia, bo rozumiem, że Akademia Publiczna ma w tej chwili dowolne przykłady kształtowania tego programu i stąd, że są takie już dosyć niezależne. Natomiast druga rzecz to, tu się ta świadoma zgoda pacjenta na zabieg medyczny został jedna bardzo ogólna. Ja myślę, że ja się zorientowałam po uczestnictwie w rozkładzie panelu, że to będzie trudne dotyczyło sfery położnictwa i bardzo dobrze. Bo sfera położnictwa jest najbardziej, jak powiedziała, no, zagrożona z punktu widzenia bezpieczeństwa lekarza. Najwięcej procesów sądowych jest właśnie akurat w tej obszarze. Ale zwróćmy uwagę, że jeżeli chodzimy o szerzej, to jest punktami specyficznymi. Prawda? Poza przypadkami patologii ciąży, kiedy można coś przewidzieć, jest czas na rozważania, no to jest wypadek nagle zawsze. Pacjentka przychodzi do szpitala w tej fazie. Każdy dzień jest inny. Tak, ale już przychodzi wtedy, kiedy się to zaczyna, jeżeli nie ma patologii. I w związku z tym, no, musimy do tego podchodzić zupełnie inaczej. I tutaj te postulaty, które się wydaje, że to właśnie powinno być w okresie przygotowania, prawda, prowadzenia ciąży, że ona powinna być na wszystkie możliwe warianty przygotowana, no to to jest bardzo ważny postulat. Tego miejsca to pamięta, bo to życia to nie ma czasu już oczywiście. Albo ona jest tak specyficzna w sytuacji psychicznej, że ona jest nieresponsywna, prawda, na różne komunikaty, które do niej docierają. Więc to jest jedna rzecz. No i teraz jeżeli chodzi o formularze, to musimy też mieć świadomość, że w tych krajach, gdzie formularze funkcjonują, a też chyba koleżanka z Wydziału, pani profesor Okanowczewska robiła takie badanie, które chętnie dostępuje Państwu, bo ona została publikowana do swoich pracowników. Prosiła z różnych wydziałów położniczych, to przysyłano te formularze, ona to zbadała. Na początku miała szersze zamierzenie, bo to różne zabiegi. Te formularze są bardzo szczegółowe. I to nie jest jeden formularz, to jest bardzo dużo formularzy. To jest ogromne przygotowanie. Oczywiście przetypowy zabieg. Powiedzmy sobie przy usunięciu woreczka czuciowego, prawda? Czy przy innych bardzo typowych zabiegach, to formularze kamy, które musi być. Więc mi się wydaje, że tutaj trzeba zwrócić uwagę, że no chociażby zrobić, powiedzmy sobie, formularze dotyczące takich najbardziej potrzebnych zabiegów, które się dotykają. Od czegoś trzeba zacząć, bo oczywiście to jest pewną fikcją, że na każdą okoliczność przygotujemy formularz. Ale właśnie te wszystkie ryzyka wiążą się z naturalnym. No i
jeszcze chciałam zwrócić uwagę na ten aspekt, który tutaj troszkę może wykracza poza sformułowany problem, ale robi się na kwestię braku zgody. Tak, właśnie to miał być ostatni ten ja już tak, nie bardzo tak, proszę. To sygnalizuje, nie, no bo to jest problem, który się pojawił, prawda? A to jest bardzo poważny problem dla lekarza, który stoi wobec sprzeciwu pacjentów, jego odczuwu pacjentów, prawda? Ale też z To być może jest taki najbardziej palący, dlatego że no, mamy sytuację Białogardu, prawda? Kiedy rodzice wyraźnie się nie zgadzali z powodu braku informacji, no ale jakby konsekwencje dla nich były dramatyczne i to nie są sytuacje jednostkowe, prawda? Że jakby decyzje rodziców wobec swoich dzieci kończą się próbą ograniczenia, tym, że właśnie sąd interweniuje i takie sytuacje się pojawiają. Ja chciałam jakby do tego za chwilę wrócić. Nie, to ja już nie będę, ja tylko sygnalizuję, że to jest jeden z najtrudniejszych problemów. Teraz tak jeszcze tylko ostatnia sprawa, że pamiętam, że proces informowania, który pod wynikiem ma być zgoda, czy pod fakty jest zgoda, to jest długotrwałe. Trzeba pamiętać, że to jest, powinien być proces na każdym etapie, prawda, tak jak dynamicznych jest rozwój choroby, czy przygotowanie do czegoś, to tak powinien wyglądać ten proces, który jest dynamiczny. No i w związku z tym to było, jeżeli ja mam wyta i już nawet tak do 10 minut więcej, tylko to powinno być na kontynuum. Ja tylko sygnalizuję hasłowo na razie, a prawdopodobnie też ze swojej strony pytanie jest w pracy. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że być może takim postulatem z dzisiejszego spotkania byłby taki apel do rektorów uczelni i ja mogę ten apel przekazać też w zespole w Ministerstwie Zdrowia, bo taki apel w poprzednim zespole, który zajmował się opieką okołoporodową, został wystosowany, żeby było więcej zajęć dotyczących karmienia piersią właśnie w ramach edukacji lekarskiej i to zostało jakby wysłane. W związku z tym być może zespół się przychyli do takiej, do kolejnego postulatu. Ja tylko chciałam powiedzieć, że Światowa Organizacja Zdrowia się wypowiedziała w kwestii takiej prawidłowej, czy takiego bezpieczeństwa medycznego i prawidłowej usługi i oni mówią nawet więcej, że dostęp do opieki medycznej to jest dostęp do pewnego rodzaju sprzętu odpowiedniego, to jest do ludzi, którzy mają pewnie wykształcenie, ale oni stawiają znak równości między jakby komunikacją i pokazują, że ta komunikacja i te umiejętności psychologiczne są tak samo ważne, bo tam jest między innymi znak równości, jak właśnie ten dostęp do sprzętu, bo dlatego, że ludzie jak nie mają zaufania, no to jakby z jednej strony to przestają też się leczyć, przestają, jakby unikają spotkań z lekarzami, nie biorą leków, przecież to jest bardzo poważny kłopot, że mimo, że pacjenci chodzą do lekarzy, to potem tak naprawdę się nie leczą, więc oni jakby podnoszą te umiejętności komunikacyjne, te umiejętności miękkie do bardzo wysokiego poziomu, że to jest tak samo ważne, jak właśnie to, że mamy USG, bo mam nadzieję, że to u nas jakby, że to jest, jakby, że to jest kwestia pewnego przekonania i pewnej wiary, że lekarz i położna mają umiejętności twarde i wiedzą, jak pewne rzeczy zrobić, jak przeprowadzić prawidłowo badanie, ale też jakby wierzą, że komunikacja jest tak samo ważna. To jest wyjaśnienie i to pewnie proces. Ja zgadzam się, że mówimy o godności w opiece okołoporodowej 20 lat i że ciągle te kobiety, które rodzą, mają, spotykają się z bardzo trudnymi sytuacjami, czasami wręcz z przemocą. Ale kiedy patrzymy na wskaźniki, to zaczynaliśmy od 20%, teraz mamy już 50-60% w niektórych obszarach, tylko wskaźnika dotyczącego właśnie praw pacjenta. Jest to zmiana, tylko że to jest zmiana dla nas, to jakby dla osób, które się tym zajmują, możemy powiedzieć fajnie, dzieje się, prawda, no super, poprawia się, ale dla tych, które rodzą, to jest loteria, tak? To jest jakby one nie wiedzą, gdzie trafią, mogą sobie wyszukiwać lepsze szpitale, ale chodzi o to, żeby to był standard wszędzie, więc mamy rzeczywiście tutaj bardzo dużo do zrobienia, choć się dużo udało osiągnąć. Tutaj pan doktor zapowiedział mi, że biegnie na kolejne spotkania i będzie musiał wyjść wcześniej, więc oddaję jeszcze głos, być może taki podsumowujący. Dziękuję bardzo. Przepraszam Państwa, ale jeszcze mam dzisiaj wypad na konferencji właśnie dla ginekologów.
Odnośnie tego, co Pani mówiły, chciałem się jeszcze na koniec odnieść. Maniery nic nie kosztują, ma Pani absolutną rację. Co więcej, można na tym bardzo dużo zyskać. Są duże badania populacyjne, że tam, gdzie ta komunikacja jest lepsza, wcale nie ma mniejszej liczby powikłań. Jest tyle samo powikłań, ale pacjenci są bardziej zadowoleni z leczenia i jest właśnie mniej pozwów, spraw, problemów. Więc to jest coś, na co na pewno powinniśmy stawiać. Ja miałem zajęcia na Warszawskim Instytucie Medycznym z panią Kim Gondunin z socjologii na pierwszym roku. I wspominam jej niestety dobrze, muszę to powiedzieć głośno. Nie wiem, może był gorszy dzień, czy może dlatego, że te zajęcia były o 19:00 po całym dniu ciężkiej pracy. Takie zajęcia też muszą być odpowiednio umiejscowione, aby miały, prawda, dobry efekt. To, co powiedziała pani mecenas, też o tym przyjmowaniu pacjentów. Kiedy ja jestem, pracuję w liczbie przyjęć, to dla mnie nie jest istotne, czy pacjentka, która się zgłosiła, jest pacjentką pana profesora Wielgosia, który jest moim prywatnym szefem, czy jest zupełnie inna. Zdecydowanie powinniśmy uczyć lekarzy tego i przypominać mu o tym, że to wskazania medyczne i pilność danej pacjentki jest najważniejsza. I mam nadzieję, że do tego dojdziemy. Widzimy, że to się powoli zmienia, bo wymaga to też trochę czasu, wymaga to też trochę więcej pieniędzy w systemie, bo to się znikąd i nikt tego za darmo nikogo nie nauczy. Też nikt znikąd się tego sam nie nauczy, więc bardzo mnie cieszę, że Uniwersytet Warszawski się tym interesuje i jestem przekonany, że do takiej współpracy dojdzie. Ja jeszcze raz bardzo przepraszam, że nie wezmę też udziału w dyskusjach kuluarowych później. Ja tu zostawiam kontakt do mnie i musimy go potem skontaktować. Ewentualnie, czy ktoś z Państwa jeszcze chciał jakieś pytania zadać, to oczywiście służę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja też dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dobrej drogi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz jeszcze pani Iwona Adamska chciała zabrać głos, proszę. A już mi powiedziałaś, tak nie pukałaś. A ja sobie pozwolę się zgłosić tutaj a propos tego, o czym Państwo mówiliście, a propos tej edukacji lekarzy, uczenia umiejętności miękkich. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam, natomiast powiem trochę przewrotnie do tego, skąd jestem. Jestem pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta, przewrotnie, nie tylko lekarzy trzeba uczyć, nie tylko lekarzy. Dlatego, że proszę Państwa, bardzo często ja w swojej pracy zawodowej, jednym z czynników mojej pracy jest konsultacja przez infolinię z pacjentami. Proszę mi wierzyć, że owszem, poziom wiedzy dotyczącej praw pacjenta jest coraz wyższy i wzrasta naprawdę bardzo fajnie. Natomiast proces uczenia się obowiązków pacjenta, ja nie wiem w ogóle, czy pacjenci sobie zdają sprawę z tego, że oni też mają jakieś obowiązki. Więc wydaje mi się, że edukować o prawach pacjenta jak najbardziej i tutaj te zajęcia w szkołach jak najbardziej są fantastycznym pomysłem, dlatego że Rzecznik Praw Pacjenta bodajże od zeszłego roku, czy w zeszłym roku była taka akcja przeprowadzana lekcji w szkołach właśnie z praw pacjenta. Ona się spotkała z naprawdę ogromnym zainteresowaniem i to były dzieci w wieku podstawówka 1-3 klasy i 4-6, także ten przedział wiekowy był taki dość spory. Sama bym miała przyjemność uczestniczenia i przeprowadzenia kilku takich lekcji. Proszę mi wiedzieć, że jest duże zainteresowanie. I te dzieci naprawdę chcą współpracować, chcą się czegoś dowiedzieć, są zainteresowane. Natomiast poprzestanie tylko na prawach sprowadzi nas niestety do takiej trochę, no nie chcę tego jakoś tak bardzo mocno nazwać, ale do takiego trochę przekrzywienia systemu. Bo pacjenci będą wiedzieli, że jemu się coś należy, że w tej sytuacji należy się, prawda? Natomiast zupełnie nie będą świadomi obowiązków i zupełnie nie będą świadomi tego, że to należy się, to jednak ma jakieś konsekwencje. To należy się, ma jakieś jakby usytuowanie w systemie i ono się nie bierze z samego chcieństwa albo niechcieństwa lekarza, ale bierze się z pewnych obiektywnych, formalnych warunków, które muszą być spełnione, żeby pacjent został zaopatrzony w taki sposób, w jaki oczekuje. Bo nie zawsze oczekiwania pacjenta są zgodne z tym, co faktycznie w danej sytuacji powinien mieć i w jaki sposób powinien być zaopatrzony. To tak troszeczkę przewrotnie do mojego miejsca pracy. Edukacja, owszem, ale nie tylko lekarzy, pacjentów i to o wszystkim. I o prawach, i o obowiązkach, bo tylko tak jakoś będziemy w stanie się w miarę
porozumieć. No niestety wprowadzenie standardów opieki okołoporodowej wraz z tymi planów porodu i zwiększająca się świadomość kobiet i tego, że z roku na rok coraz więcej kobiet ma przygotowany ten plan porodu i my zderzamy się ciągle nieustająco z tym samym zarzutem, no i co z tego, że ma ten plan porodu. Jak z drugiej strony jest szpital, jest chyba przyjemny, są lekarze i nikt nie respektuje, nawet nie omawia. Mówiąc, bo wiadomo, poród jest dynamiczny, różne sytuacje mogą być miejsce, ale nie omawiany jest w wielu miejscach, wielu przydziela osób. Tu muszą dwie strony się spotkać. Ale większe obowiązki, mamy 10 minut. I chciałam się jeszcze tylko tak na zakończenie odnieść do, mówimy o świadomej zgodzie, tutaj pani profesor też powiedziała oczywiście odmowy, prawda? Nie wiem, czy państwo zauważyli taką sytuację medialną, bo to się odbyło wielkim echem. Media nagłaśniały sytuację, rodzice porwali noworodka, szpital w Białogardzie i policja poszukuje rodziców. Jeszcze tutaj mówiło się o tym, że dziecko jest wcześniakiem, więc wszyscy mieli taką świadomość, że to dziecko, które wymaga prawdopodobnie inkubatora, jest gdzieś w ogóle poza pomocą medyczną. Ja w swojej pracy powoli spotykam się, może nie jakoś, nie tak nagminnie jak w kwestii łamania innych praw, ale powoli spotykam się z taką, z jakimś, ja wiem, że personel medyczny ma szeroki asortyment różnych działań pionizujących pacjentów, prawda? Ale chce pani urodzić niepełnosprawne dziecko, to proszę sobie w takiej pozycji rodzić. I różne inne. Natomiast jak rzeczywiście kilka razy spotkałam się z taką sytuacją, gdzie takim straszakiem była kwestia, to zawiadomimy sąd, prawda? Więc tutaj chciałam jakby pytanie do pani, jakie są granice, no bo mamy tutaj taką sytuację, kiedy jest decyzja, kobieta podejmuje decyzję o sobie, a też o swoim dziecku w trakcie porodu. Jakie są granice decyzyjności? Czy one w ogóle istnieją? W jakich sytuacjach personel medyczny może jakby rzeczywiście bez zgody kobiety działać? I czy do państwa wpływają, do biura rzecznika praw pacjenta, też takie sytuacje? Takie zgłoszenia, tak. Mhm. Nie spotkałam się z takimi zgłoszeniami. Tego typu zgłoszenia są mi znane raczej z doniesień medialnych i dotyczą trochę innego aspektu, mianowicie zgłaszania przez podmioty medyczne odmowy szczepień, bo to jest taka, to jest taki problem, który w ostatnim czasie jest bardzo palącym problemem i niestety wiąże się z niektórymi, w niektórych przypadkach podmioty po prostu informowały sąd rodzinny i wiem, że są prowadzone postępowania w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej. Natomiast proszę państwa, tutaj zawsze będzie tą granicą decyzyjności, zawsze będzie bezpieczeństwo zdrowotne dziecka. Ja, tak jak mówię, ja jestem prawnikiem, ja nie jestem lekarzem, więc ja się absolutnie nie ośmielę tutaj podawać medycznych przykładów. Tutaj no niestety pan doktor już nas opuścił, ale podejrzewam, że miałby więcej do powiedzenia w tym zakresie. To zawsze będą indywidualne, obiektywne sytuacje, gdzie w danym konkretnym przypadku decyzja rodzica bądź rodziców będzie stwarzała realne zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka. I takie sytuacje, nie tylko na podstawie przepisów prawa, ale również jakby w ocenie lekarskiej udzielenia etycznego świadczenia, tak, świadczenia zgodnie z etyką, z sumieniem, mogą być podstawą do tego, żeby takie czynności w ogóle też podejmować. To tak jak mówię, to będą zawsze sytuacje, w których de facto lekarz będzie zobligowany do podjęcia takiej decyzji trochę samodzielnie. On samodzielnie będzie musiał ocenić całokształt okoliczności sytuacji i tego, w jaki sposób niezrealizowanie świadczenia, o którym rozmawia z rodzicami, będzie wpływało na dobrostan dziecka. Bo jeśli będzie sytuacja taka, że faktycznie doprowadzi to do zagrożenia, bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, dla życia dziecka, może spowodować ciężkie konsekwencje zdrowotne na przyszłość, to będzie to sytuacja, w której w mojej ocenie takie czynności jak najbardziej powinny być tak podejmowane. Trochę złośliwie, ale wcale nie. Czyli rodzice prowadzający dzieci do restauracji fast foodowych, nie będę wymieniać nazw, rozumiem, że w takiej sytuacji mogą mieć ograniczone, tak? No bo jeśli nie, już tutaj mamy świat, cały świat,
już ich badania naukowe wskazują, że jednak żywność fast foodowa ma wpływ i na bardzo szereg poważnych chorób, otyłość, cukrzyca i tutaj nie potrzebujemy sprawnych badania, bo to jest dowiedzione. Czyli taki rodzic w takiej sytuacji działa jakby na szkodę zdrowia dziecka. To jest daleko posunięty wniosek, dlatego że do fast foodów możemy zabrać dziecko raz w tygodniu, dwa razy w miesiącu lub raz na rok, ale w sytuacji, w której rodzic, mając świadomość, że dziecko jest uczulone na składnik, który w fast foodach może wystąpić i podanie tego fast fooda spowoduje, że w niedługim czasie po podaniu tego fast fooda u dziecka wystąpi stan bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia, a jednak rodzic podejmie takie działanie i to dziecko do fast foodu zabierze, to w tej sytuacji tak. Natomiast tak jak mówię, tutaj nie da się udzielić tej odpowiedzi jednoznacznie ogólnie, dlatego że to zawsze będzie sytuacja, w której precyzyjnie, w konkretnym stanie faktycznym trzeba będzie ocenić, czy to zagrożenie bezpieczeństwa dla dziecka istnieje. Bo to jest sytuacja, w której występuje zagrożenie bezpośrednie. Podjęcie czynności czy niepodjęcie czynności w bezpośrednim, jakby w niedługim czasie, czy nawet bezpośrednio po odstąpieniu tej czynności doprowadzi do negatywnych konsekwencji dla dziecka. Czyli jeśli prowadza, przepraszam, tak, ja tak prę, dlatego że sprawa Białogardu to była taka sytuacja, kiedy tutaj akurat pani profesor Telbi, która jest konsultantem do spraw neonatologii, też się wypowiedziała i powiedziała, że tam nie było żadnych medycyn, znaczy to dziecko było zdrowe, nie wymagało specjalnie pomocy w postaci inkubatora. To był donoszony wcześniak w dobrym stanie, ono nie wymagało takiej interwencji, że jakby ona oceniła tutaj na podstawie jakby dostępu do tych informacji, które posiadała, że nie było takiej konieczności z jej punktu widzenia. Tam rzecz poszła o to, że rodzice nie dostali informacji w zakresie witaminy K, ponieważ jak się dopytali, to okazało się, że ulotka jest w języku angielskim. Szpital chciał zaszczepić dziecko, a kalendarz, czego dotyczy zdrowego noworodka, czy takiego urodzonego w czasie, tutaj nie był urodzony, więc mieli takie poczucie, że no coś jest nie tak, prawda? Wiedzą, że dziecko urodziło się w 37 tygodniu, a szczepienia dotyczą noworodków urodzonych o czasie, czyli ono nie powinno być zaszczepione. Czyli z mojego punktu widzenia jakby chronili jakby swoje dziecko. Tak się pytam, bo no bo jeśli ktoś prowadza to dziecko trzy razy do, gdzie jest ta granica, no bo jednak gdzie jest ta granica? Jakby kto jest w stanie, jak mogą się rodzice bronić, bo sytuacja, kiedy interweniuje sąd i odbierane są im prawa do decydowania się o zdrowiu swojego dziecka, no podejrzewam, że odciśnie piętno na ich, na zdrowie tej matki to na pewno i na kwestii laktacyjnych na pewno, ale to towarzyszy będzie im do końca życia. Czyli jakby jak my możemy się bronić przed takimi sytuacjami? Ja wiem o kilku takich sytuacjach na pewno, które się sprawy toczą na różnych poziomach, tak? Gdzie jakby kobieta, która miała poród, nie zgadzała się na indukcję porodu, ponieważ nie było żadnych wskazań medycznych i została zawiadomiona prokuratura w jej sprawie. Jak pacjenci, jak my możemy się w takich sytuacjach bronić, kiedy zaczynamy właśnie się domagać informacji? Tutaj musimy rozróżnić dwie rzeczy. Po pierwsze, brak informacji, a poza to jest jakby konsekwencją braku informacji, były ten cały szereg zdarzeń. Natomiast ja bym zadała tu pytanie troszeczkę jakby w inną stronę. Zawsze będzie tak, że lekarz będzie subiektywnie oceniał pewne obiektywne okoliczności, tak to nazwijmy. Więc musielibyśmy mieć bezpośredni kontakt z tym lekarzem i uzyskać od nich informacje, dlaczego oni uważali, że w tym przypadku w ich mniemaniu był to stan zagrożenia życia i zdrowia. Jakby czym innym jest zakres informacji, ja tego na razie zupełnie nie chcę poruszać, wrócę do tego za chwilkę. Natomiast tutaj przede wszystkim trzeba byłoby ustalić po stronie lekarzy, co było taką przyczyną. Natomiast mnie zastanawia jedno. Skąd tak nagła decyzja sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej? O decyzję podjął sąd, proszę Państwa, nie lekarz. Lekarz zawiadomił i lekarz ma obowiązek zawiadomić zawsze, bo to wynika chociażby z ustawy o prawach pacjenta, chociażby z ustawy o zawodzie lekarza, czy chociażby z ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, tak? Zawsze, jeżeli jest jakiekolwiek podejrzenie, że dobrostan dziecka może być naruszony, lekarz ma obowiązek podjąć działanie. Natomiast ja się zastanawiam, jakie okoliczności po stronie sądu doprowadziły do podjęcia tej decyzji w tak krótkim czasie. Jaki był zakres informacji sądu?
który sąd otrzymał. Z jednej strony. Z jednej strony, tak. Dlaczego rodzice nie zostali powiadomieni o tym, że trzeba się stawić na tą sprawę, czy złożyć wyjaśnienie, czy cokolwiek innego. Także to nie jest, proszę Państwa, jakby... to jest troszkę źle zadane pytanie, bo tutaj decyzję w tym zakresie nie podejmuje lekarz jednostronnie, tylko to podejmuje sąd, organ niezależny, który jest jakby po to powołany i funkcją jego jest to, żeby w sposób rozsądny, obiektywny, na podstawie wiadomości z dwóch stron ocenił, jakie rozwiązanie w danym przypadku jest zasadne. Tutaj, tak jak mówię, ja nie znam w ogóle relacji lekarzy w tym przypadku, więc absolutnie nie będę się tutaj, nawet nie pokuszę się o to, żeby oceniać, czy to było zasadne, czy nie. Natomiast karygodnym zaniechaniem było brak informacji. Bo brak informacji tak naprawdę rozwiał wątpliwości i podejrzewam, że ta sytuacja była do rozwiązania w ciągu 2-3 godzin zwykłej rozmowy i ewentualnego zaplanowania czynności medycznych, tak żeby i rodzice mieli pewność, że będzie wszystko w porządku, i lekarze, że zabezpieczą w sposób odpowiedni dziecko. My musimy już kończyć, została nam jedna minuta. Ja tak podsumując, wczoraj usłyszałam informację, że szpital w Białogardzie został ukarany przez sąd karą 140 tysięcy złotych za... Ale jaki sąd? Szpital w Białogardzie został... Ale jaki sąd? Po prostu usłyszałam informację... I to jest, proszę Państwa, dobre podsumowanie. Decyzja została podjęta przez niezależny organ, sąd, a konsekwencje poniósł szpital. I w tym momencie jakby... No tak, tylko chodzi o to, że wiele tygodni z życia tych rodziców zostało jakoś, tutaj system wpłynął znacząco, podejrzewam. My jako fundacja też mamy w tym szpitalem swoją sprawę, dostęp do informacji publicznej, więc myślę, że coś tam się dzieje, ale mam takie poczucie, że to jest taki obszar, który musimy monitorować i przyglądać się temu, czy jakby ta możliwość prawna nie zostanie tutaj w różnych sytuacjach nadużywana wobec rodziców po to, żeby stawiać nas do pionu jako ludzi niepokornych, ponieważ tamte te informacje medyczne, czyli że rodzice chcieli umyć dziecko, na świecie nie myje się już dzieci. To jest jakby procedura, której my nawet nie mamy w standardach opieki zapisanych, bo to jest już po prostu się tego nie robi. Wszyscy wiedzą, maść płodowa, niezwykle ważne dla skóry dziecka, więc rodzice mogą mieć wątpliwości, że niektóre procedury są niekorzystne dla ich zdrowia, więc myślę, że tutaj musimy się temu przyglądać. Bardzo Państwu dziękuję za udział. Zachęcam do wymiany wizytówkami, jeśli ktoś z Państwa chce jakby jakoś być z nami w kontakcie w sprawie tych postulatów, które poruszyliśmy, czyli tej dotyczącej edukacji lekarzy, dotyczącej formularzy zgody, dotyczącej jakby czy z prac w ministerstwie, dotyczących organizacji pracy, to gorąco zachęcam. Bardzo dziękuję i bardzo też dziękuję za ten kongres, że mamy taką możliwość. Mam nadzieję, że to jest dobry początek i spotkamy się za rok, być może z innym tematem. Dziękuję bardzo.